Obywatel polski powinien mieć świadomość tego, że gdy znajdzie się w przypadku zagrożenia swojego życia, jest w Polsce siła, która się o niego upomina. Pamiętam jak dziś zobaczyliśmy ten przewód. Ja tam pojawiłem się gdzieś też, bo, bo po prostu zwyczajnie przemieszczaliśmy się w obrębie. Koledzy tam sprawdzali w głębie, i ja dziś tutaj w tym. Padło hasło bagno, bagno, bagno. Pamiętam jak dziś też to hasło zwyczajnie wypierdalać. Pojawiła się informacja, że źródło, które nam tą, tą wiedzę, tą, 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 tą info przekazało zostało niestety zlikwidowane, ścięte przez talibów, bo tak jak mówiłem, oni też myśleli, oni też wyciągali wnioski. Kiedy chłopacy, koledzy doszli już do mnie, kiedy wyszliśmy za tzw. element winkla i uzyskali ochronę, zasłonę, ja jeszcze posłałem dosyć mocną serię w tą strefę, gdzie była walka i gdzie, gdzie doszło do, do incydentu. się w małej miejscowości. To jest Kujawsko-Pomorskie, Rybin, 16 kwietnia 1973 roku. Swoje życie zacząłem w małej wsi Janowo. Tam dorastałem, tam wychowywałem się z braćmi. Tam moi rodzice mieli małe gospodarstwo, gdzie Tata jako rzemieślnik, Murasz wykonywał swój zawód, a matka, mama wychowywała dwójkę synów. Przez jakiś czas żyło nam się fajnie, sielankowo, pełna rodzina. Ojciec pracował, radził sobie całkiem nieźle, był bardzo dobrym fachowcem, rzemieślnikiem. Pracy miał pod dostatkiem. E, więc my jako dzieci też, żeśmy sobie to nasze życie wiedli dosyć, dosyć spokojnie. E, przyszedł pewien okres e, w naszym życiu, e, incydent, e, wypadek mojego ojca samochodowy. E, mama wtedy była w siódmym miesiącu ciąży z trzecim bratem. E, ja miałem 9 lat, brat miał 7, kiedy nasz ojciec po prostu w tym wypadku zginął. No i to życie spokojne, takie sielankowe, zmieniło się w życie, które po prostu zaczęło wyrabiać w nas charaktery. Nie tylko mój charakter, ale naszych, moich braci, no i całej naszej rodziny, bo to była trudna sytuacja. Moja matka miała 30 lat, ojciec był dwa lata starszy. I nagle to życie runęło. My, jako dzieci, przeżyliśmy to bardzo mocno. Był to dla nas szok, było to coś strasznego. I było to, było to takie przeżycie, które pozostawiło do tej pory w nas bardzo dużą ranę bliznę. Mówiąc szczerze, mając obecnie 50 lat, wciąż jeszcze czuję ten ból, kiedy. Po prostu mówi się o ojcu. Brat urodził się dwa miesiące po śmierci ojca, no i wtedy była nas trójka, tak zwana, trzech muszkieterów, trzech gigantów, dwóch, którzy już troszeczkę tego życia mieli, bo tak zwana, od 9 i 7 lat, czyli już rozrabialiśmy porządnie. No i najmłodszy, który dopiero zaczął, jak to się mówi, stawiać pierwsze kroki. Ale te kroki były dosyć takie mocne, bo miał stare, dwu, dwójkę starszych braci, którzy pokazywali mu nie zawsze to, co było dobre. Mama z nami miała, nie to, że może miała, ale, ale miała ciekawe życie, bo e, nigdy żeśmy się nie nudzili, zawsze mieliśmy wokół siebie e, wielu kolegów, e, fajne przygody. A młody, jak to się mówi, podążał za nami i zwyczajnie brał z nas przykład, więc nie zawsze ten przykład był właściwy, ale jak to się jest tak, że, że radził sobie, my żeśmy zawsze jakieś tam też i te dobre wzorce dawali, bo oczywiście nie było tylko źle. Więc podążał za nami, graliśmy razem w piłę, bawiliśmy się razem, spędzaliśmy te nasze dziecięce lata. Nie było wcale tak prosto, bo to nie o to chodzi, że może byliśmy zupełnie biedni, ale mama nigdy nie nawiązała drugiego związku, wychowywała trójkę synów samodzielnie i musiała sobie poradzić też z życiem, zarobieniem pieniążków na to życie i utrzymaniem. Przyszedł czas, kiedy każdy z nas, a zwłaszcza ja, musiałem podjąć decyzję o wyborze co dalej, jaka szkoła, I tak dalej, i tak dalej, jaka przyszłość, już w szkole średniej po podstawówce. W szkole podstawowej zaszczepiono we mnie taki bakcyl sportu, lubiłem piłę, wiadomo jak każdy chłopak, lubiłem też lekkoatletykę mimo że może nie miałem super do tego predyspozycji jakiś tam, bo byłem dosyć taki ciężki jak na ówczesny moment, ale starałem się biegać, ćwiczyć i realizować tę pasję sportu. Więc co w szkole średniej? W szkole średniej postanowiłem, że zrobię ogólniak, liceum kształcące, które później otworzy mi, powiedzmy, potencjalnie drogę, ścieżkę do szkoły, do studiów AWF, gdzie ten sport, gdzie ten, powiedzmy, ten bakcyl sportu byłby realizowany, ta, ta pasja sportu. Okazało się, że liceum ogólnokształcące nie jest dla mnie, i zupełnie przypadkowo wylądowałem w liceum ekonomicznym, gdzie z pośród, pośród dziesiątek dziewczyn, wtedy to dziewczyn, nie kobiet, kobiet również, ale tych młodych kobiet, pięknych młodych kobiet. E, pojawiło się kilku rodzynków, którzy po prostu przypadkowo trafili do ekonomika. No i muszą zrobić coś z tym swoim życiem. Mieliśmy, jak to się mówi, jak pączki w maśle, e, bo dziewczyny były dla nas zawsze życzliwe, miłe i, i nigdy nie odmawiały pomocy, jeśli chodzi o jakieś tak pomoc edukacyjną, czy jakieś lekcje, czy, czy pomoc przy, podczas sprawdzianów. Więc okazało się, że finalnie, bo było nas dziewięcioro chłopaków, finalnie zostało trzech w pierwszej klasie po pierwszym roku i w drugim już zaczęła, zaczęła ta, ta, ta liczba się ustabilizowała. Więc do końca Liceum Ekonomicznego pośród tego rocznika, Trzech klas Było nas, była nas trójka i tak wiedliśmy sobie żywot, powiedzmy, no trochę, trochę, żeśmy się poobijali, trochę, żeśmy się czasami pogimnastykowali, dziewczyny pomagały nam jak mogły. Aczkolwiek trzeba przyznać, że wśród nas był też bardzo zdolny kolega, Darek Salej. Który później, z tego co wiem, dalej realizował swoje kształcenie już na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i, powiedzmy, poszedł swoją drogą bardziej taką zaawansowaną w strefie, jeśli chodzi o finanse, o, o jakiś element biznesu. Jeśli chodzi o mnie, no to pierwsza klasa, starałem się jak najbardziej zaistnieć w szkole, pokazać się z jak najlepszej strony, no ale nie ukrywam, byłem trochę niepokorny. Tak jak i powiedziałem już wcześniej, nadmieniłem, że w podstawówce trochę tych kłopotów przysparzałem, bo, bo czasami zwyczajnie... Zamiast pouczyć się, albo zamiast jechać na olimpiadę z Polskiego, to wolałem pokopać w piłę z chłopakami, albo jechać na zawody sportowe. Bywało, że zamiast odrabiać lekcje, to teczka zostawała pod szkołą i rano tylko szedłem po teczkę, żeby wymienić książki, bo mieszkaliśmy tuż obok szkoły, więc nie było to jakimś wielkim problemem. Tak też w liceum zdarzało się, że zamiast uczyć się i przyłożyć się do tematu wolałem iść z chłopakami gdzieś na, na miasto albo pojechać do Torunia na wagary i spędzić czas zupełnie inaczej niż by się wydawało. Także ta druga klasa już się troszeczkę zaczął człowiek lekko rozluźniać, ale to nie znaczy, że zupełnie lekceważyć ten element szkoły, nauki i tak dalej, bo znałem drugą klasę. Z przygodami, ale zdałem. To też jest duża zasługa mojej mamy i mojej wychowawczyni. Mamy dlatego, że cisnęła wychowawczyni, dlatego że dała szansę poprzez tak zwane negocjacje z nauczycielami. Wykorzystałem to i druga klasa była takim moim przerywnikiem, gdzie miałem pewnego rodzaju perypetie, ale poradziłem w sobie. W trzeciej klasie e, zaczęły się e, mocno rozwijać, e, tak pewnego rodzaju ten nacisk na sport, na, na rozwój, na uprawianie różnych dyscyplin. E, między innymi to była też e, właśnie, te, jeśli chodzi o sporty siłowe, biegowe, różnego rodzaju formy e, biegów przełajowych. Ze względu na to, że gdzieś tam się te predyspozycje mocno wykształciły, wydolność była dosyć dobra, więc realizowałem różne, tak, różnego rodzaju zawody też na rzecz szkoły. Biegałem i były jakieś tam osiągnięcia. Fajnym takim przerywnikiem było też to, albo osiągnięciem, że mój brat po szkole podstawowej, e, poszedł do szkoły sportowej o profilu wioślarskim w Toruniu, a my ze do na to, że byliśmy w jednym województwie, więc konkurowaliśmy już później, no i jednego, jednemu z jego kolegów po prostu, całej drużynie, bo był przełaj taki, który z, jakby zawierał się e, sztafeta z dziesięciu zawodników, na ostatnim etapie po prostu do, do, dowaliłem, prześ, przegoniłem, prześcignąłem go i. I zajęliśmy trzecie miejsce wtedy jako zwykła szkoła, powiedzmy wielozawodowa. Wygraliśmy ze szkołą sportową, także był wielki sukces i było wielkie wow. Śmiałem się przez jakiś czas później z niego, no ale to był taki mały incydent. No, w związku z tym, że zaczęło się kształtować ten taki pociąg do sportu, jakiegoś elementu zapatrywania w coś, Coś innego. Zacząłem też się interesować formułą wojska, jednostek specjalnych. Na początku to były takie przebąkiwania, jak to się mówi, że nie było nic na poważnie. Były tylko jakieś tam rozmowy, były jakieś zaznaczenia kierunku, tematu, ale dalej był ten sport dalej był ten element sportu kluczowy, który finalnie w czwartej klasie, kiedy już kończyłem, jakby zaznaczył się egzaminami na AWF. No i tutaj teoretycznie teoretycznie niepowodzenie, ale uważam, że to był sukces, dlatego że nigdy nie pływałem na wsi, żyjąc skromnie. Zawsze miałem respekt do wody. Nie miałem kogoś, kto nauczył mnie dobrze pływać, a że na AWF wymagano dwóch stylów, które miały być ocenione. I finalnie później wystawiona z tego ocena, potem podliczony cały wynik, no nie potrzebem do, do egzaminu spływania, bo nie miało to zwyczajnie żadnego sensu. E, zaliczyłem wcześniejsze egzaminy, tak jak i lekkoatletykę, gimnastykę, tak dalej. E, wycofałem papiery i wróciłem do domu, e, Z założeniem, że przygotuję się, popracuję w tym temacie, bo już wiedziałem z czym. Się wiąże egzamin na WF-ie, że ten element właśnie dyscyplin, tak jak pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka, jest kluczowy, ważny i on wpływa na finał. Mówię, mam, sobie, mam rok czasu, daję sobie rok czasu i przystąpię do egzaminu ponownie. Okazało się, że dostałem wezwanie na komisję wojskową, krótko po, czyli wstępując już jakby w ten. Świat dorosłego życia, e, młodzieńczy, e, no muszę zrealizować jakiś obowiązek w stosunku do ojczyzny. Ja mówię, no czemu w sumie nie, bo podejdę, zobaczę, co mi zaproponują, co się będzie działo. Mówię, może pójdę do wojska i w czasie zrealizuję egzamin też na ten AWF. Będę miał taką możliwość. Będę miał możliwość tam potrenować, zobaczyć, sprawdzić się, e, wykorzystać potencjał wojska. E, okazało się, że z tym wojskiem nie jest wcale tak e, kolorowo, no ale na pierwszym etapie komisji udało się ją przejść, dostałem propozycję i była taka jakby konkretna już wtedy rozmowa. No i zaproponowano mi generalnie szkołę podoficerów, e, profil war, służba wartownicza ze względu na to, że matura e, zaliczona. E, no i tutaj e, taka moja reprymenda, krótkie e, zwięzłe nie. Chcę do jednostki specjalnej, chcę do jednostek specjalnych, no ale oni mówią: mamy tylko jedno miejsce. I chłopie, daj se spokój, bo i tak się tam nie dostaniesz. Ja mówię: to jeżeli tak uważacie, to ja mówię: przyjdę do was, do tej służby wartowniczej. Ale po tym elemencie, kiedy ja, po tym, w tym momencie, kiedy ja po prostu zwyczajnie nie zaliczę tej komisji, nie dostanę się do tej jednostki, nie dostanę tego przydziału i zwyczajnie nie przejdę tych badań, które były wymagane, a to była komisja na, do wojsk desantowych, e, która trzeba było przejść i e, ona, dawała, ona była przepustką do tej jednostki. Okazało się, że w grudziądzu, kiedy stawiłem się na komisję, wszystko poszło. Dobrze. Oczywiście wiadomo, człowiek jest dużo, ma dużo obaw, jest przerażony. Pierwsze jakieś takie starcie z, tym, z tą, tą rzeczywistością wojskową. Nikt się tam nie, nie szczypie z Tobą. Krótkie komendy, wydanie jakichś tam dyspozycji, papierek. Trzeba było latać po tych lekarzach, zaznaczać, odhaczać te, 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 powiedzmy, czy specjalistów, czy ortopedów, czy okulistów, czy, czy innych. Udało się, udało się, wróciłem. Fakt jest taki, że musiałem czekać do kwietnia, ze względu na to, że tak, i tak to wyszło, że, że od października, kiedy było pierwsze podejście do wojska, do kwietnia musiałem wyczekać na tak zwany bilet. Ale już miałem tą świadomość, że zrealizowałem minimalny wymóg komisja lekarska. W momencie, kiedy dostałem już przydział tego, ten bilet do Jednostki. Wtedy to był kosmos. Bo dani, dano mi przydział do jednostki Lubliniec, batalion szkolny, e, sz, kompania, przepraszam, szkolna w batalionie dywersyjnym w Lublińcu, szturmowym. E, mówię, gdzie to jest w ogóle. Nie, nie, nie byłem świadom, gdzie to, gdzie, gdzie ten lubliniec i co, co, co to za jednostka. E, zorientowałem się w czasie, że jest to e, batalion dywersyjny, e, jednostka w Lublińcu, nieopodal Częstochowy trafiłem tam na 3 miesięczne, mam trafić tam na 3 miesięczne szkolenie formuła radiotelegrafista mówię co to jest, o co tu chodzi i tak powoli ciesząc się jeszcze swobodą życia w cywilu zbliżał się ten czas 20 kwietnia gdzie otrzymując bilet już otrzymałem też jasną datę stawiennictwa w międzyczasie poznałem wspaniałą kobietę, moją obecną żonę Gosię, no i tak się złożyło, że to, ona, że to ona odprowadzała mnie wtedy w Toruniu na stację, gdzie podejmowałem właśnie to wyzwanie wstąpić do jednostek specjalnych i mieć ten pierwszy kontakt z tymi wojskami, z tą formacją, z tą formułą. No zaczęła się, zaczęła się przygoda. E, przygoda zaczęła się e, trochę, tak to się mówi, e, niepewnie. Jak to, tak jak w, wcześniej wspomniałem, te pierwsze kroki człowiek stawia zupełnie niezależnie zupełnie gdzieś będę z dala od rodziny, e, bez kontaktu z bliskimi przynajmniej przez te pierwsze tygodnie. E, no, ale cóż, taka, taka była moja decyzja. E, taki był mój, e, takie było moje postanowienie, więc. E, Ruszam. E, przyjazd do Lublińca, kierunek jednostka wojskowa, no i, no i tak, się, tak się człowiek udaje do, do, tej, do, tej, do tej jednostki, czeka co tam będzie. Przyjęto mnie w e, takiej formule, że stawiłem się na bramie, e, zaprowadzono mnie na, na, na oddział, e, gdzie zaczęli zbierać się po prostu zwyczajnie poborowi, tam zaczęto nas jakby rozdzielać, przydzielać i informować co i jak. Tam zaczęto nas wprowadzać w element funkcjonowania w tej, tej, tej szkołce, w tej szkole, na tym oddziale. Pierwszy okres to jest taki okres służby unitarnej, już szkolenia podstawowego, wojskowego, ale jeszcze nie do końca specjalistycznego, ze względu na to, że to do przysięgi miało taką ogólną formułę. Przysięga po półtora miesiąca, e, wyczekiwany moment, w końcu zobaczę moją kobietę, w końcu przyjedzie ktoś z moich bliskich, w końcu będę mógł wyrwać się na tą upragnioną przepustkę. Tak też się stało. Udało się tą, e, tą służbę z, e, zaliczyć z, do, na dobrej pozycji. Tu nie chodzi o to, żebym teraz. E, robił z siebie jakiegoś tam e, super e, prymusa, czy, 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 czy kogoś, nie wiadomo kogo tylko o tyle dobrze, że to też był wyznacznik w dalszej e, mojej historii e, mama oczywiście była zaproszona na tak zwany obiad w związku z tym, że że synek jest wow e, a tak szczerze to interesowało mnie tylko spotkać się z moją kobietą i, i mieć możliwość ją przytulić i, i wyrwać się z, e, z jednostki chociażby dla parę dni. E, jechaliśmy całą bandą, bo oczywiście wszyscy zostali wypuszczeni na przepustkę, więc do Częstochowy mieliśmy możliwość jechać z całą ekipą moją, która później też miałem styczność. I możliwość w dalszej służbie i kontakcie. Później, już na Toruń, i powrót do, 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 do Brodnicy, do, do Janowa, do swojej rodziny i wsi. Wiadomo, odbywaliśmy indywidualnie ja, lub tam powiedzmy z naszymi bliskimi. U nas się tak trafiło, że, musieliśmy, że przyjechaliśmy późno w nocy, więc jeszcze przy okazji musieliśmy wspomóc się transportem, ale udało się. Udało się przyjechać na te kilka dni, złapać oddech i później powrót. Kolejne półtora miesiąca to już taka typowa specjalistyczna formuła szkolenia, która miała na celu nas wyprofilowanie w charakterze tych tak zwanych radzików, radiotelegrafistów, ludzi odłączności. Ci ludzie mieli za zadanie, później dalej w formacji docelowej, zająć się i odpowiadać za łączność w tak zwanych grupach, sekcjach. Miało to na celu zmeldowanie, relacjonowanie, odbieranie tak zwanych informacji, rozkazów czy przekazywania tych informacji. I dlatego po tym czasie, lub w tym czasie, zrozumiałem, jak ważna jest to. Rola tego człowieka, radiotelegrafisty, człowieka odpowiedzialnego za kontakt, kiedy ludzie wychodzą w teren i tylko zostaje im tam formuła łączności. Mieliśmy takiego bardzo wymagającego naszego dowódcę, człowieka naszego dowódcy Plutonu Radzików, pan Grabowski, Garbowski. E, mocno cisnął. Cisnął, było bardzo dużo egzaminów, było bardzo dużo różnych formuł kontroli tej naszej pracy na tej titawie. Ja na górku szła daj, daj, zakurić e, i jeszcze takie parę takich fajnych sformułowań, które ułatwiały. E, naszy, nasza praca jako radiotelegrafistów odbywała się na odbiorze tak zwanej e, nie alfabetu Morsa. Ale e, cyfrówki, czyli liczby, bo liczby były, to było, były formą e, zaszyfrowania. Więc e, grupy, które ja musiałem odebrać, e, to była jakby formuła zaszyfrowanej e, informacji, i ilość grup, szybkość odbioru tej gru, tych grup powodowała, że ci ludzie, którzy działali w terenie, w momencie, kiedy nawiązywali łączność, i moja szybkość odbioru lub nadania, na początku odbioru powodowała, żebyśmy byliśmy jak najkrócej weterze, czyli nas po prostu zwyczajnie trudniej było wykryć. Dlatego bardzo duży nacisk kładziono na tę szybkość odbioru, bo jeśli chodzi o szybkość nadawania, to były, były to dwie radiostacje. Jedna radiostacja, która miała jeszcze system perforowanej taśmy, tak zwanej fotograficznej. I druga radiostacja PRC, która miała formułę już elektroniczną wprowadzania pełnego telegramu do tak pamięci i tylko naciśnięcia przycisku i wysłania puszczenia ją w eter. Były to radiostacje UKF jeszcze w tamtym czasie. Więc ta łączność odbywała się poprzez przygotowanie odpowiednich systemów anten, układu itd. itd. Więc nie dość, że trzeba było się nabiegać z tak zwanymi drutami, to jeszcze, żeby to wszystko zgrać, to jeszcze odpowiednio zakodować wiadomość poprzez odpowiedni system szyfrów, wprowadzić ją w radiostację lub naciąć taśmę, w zależności od tego, jaką radiostację posiadaliśmy w danym momencie i wysłać to w eter. E, wszystko się fajnie skończyło e, i tutaj mając na myśli właśnie ten element e, takiego e, układu, takiego, takiej sytuacji, że radziłem sobie z tym dosyć dobrze, finalnie na koniec tej szkółki mogłem wybrać jednostkę docelową. E, inni dostawali z przydziału. Ja miałem ten taki przywilej, że że miałem możliwość wyboru, wybrałem sobie 56. kompanię specjalną. Więc na początku wiedziałem, że jest to jedna z lepszych kompanii w Polsce, ale do końca jeszcze nie byłem świadom, co to jest za kompania, do kogo trafię. Wiem, że była w Szczecinie, wiem, że jest, że jest bardzo dobra, wiem, że to jest to, czego chcę. Bo wiedziałem też, że w Szczecinie na ku słońcu będzie też 12 rozpoznawcza, ale ja zdecydowałem się iść do 56. Kompanii specjalnej. Później sobie uświadomiłem, że to jest kompania Arkadiusza Kupsa, sławetnego Arkadiusza Kupsa. Miałem styczność z naszym dowódcą, miałem styczność z dowódcami jednostki, później spotkałem je ich przepraszam. W dalszej swojej karierze zawodowej już w firmie Grom, z którym z jednym z właśnie z dowódców służyłem razem. Oczywiście on na odpowiednim stanowisku, a ja w sekcjach szturmowych, byłem, byłem na oddziale w sekcjach szturmowych. Także trafiłem do 56, trafiłem na ku słońcu. Byłem mega szczęśliwy, wybór właściwy, tak mi się wydawało. Byłem przekonany. No i trafiłem tam w. W okresie lata, to był lipiec, pod koniec lipca, no lipiec 793 rok, jak to jeszcze w tamtym momencie, po, po nas, po żołnierzy przyjeżdżali przełożeni, wtedy to jeszcze żołnierze zawodowi. My byliśmy żołnierzami służby zasadniczej, więc jeszcze nam, jak to się mówi, ten margines bezpieczeństwa zawsze. Był przypisany, że nie wiadomo co im odpali, może pojadę do domu do, do, do dziewczyn, kobiet i na imprezę, a nie do jednostki docelowej. Więc przyjechał po nas sierżant, stary sierżant, ksywa koniu, no i wysiadam już docelowo przed jednostką, jest to tramwaj, jest to ulica ku słońcu, po jednej stronie jednostka, po drugiej stronie jeden z największych cmentarzy i takie pierwsze wrażenie, że w oknie widzimy naszych starych. No i pewnego rodzaju hasła, teraz to można już śmiało o tym mówić, mamy was, mamy was, kabar w futrynę, ja mówię, co ja tu robię? Ale cóż, jak to się mówi, padło, padło tak zwane sformułowanie pierwsze A, litera A, trzeba było mówić i B. Nie uciekłem, nie wsiadłem do tego tramwaju, nie pojechałem dalej, zwyczajnie rękawice trzech musiał podjąć, Zameldowaliśmy się na oddziale kompanii, 56 przyjęto nas. Na oddziale przyjęto nas, wiadomo, ochoczo, z uśmiechem na ustach, nowe mięso. To, co wspomniałem, jak wysiedliśmy z tramwaju i te okrzyki z okna i ten kabar, mówię, gdzie ja trafiłem, co ja tu robię? No ale pierwsze, jak to się mówi, koty za płoty, sierżant wprowadził nas na oddział, wyznaczono nam salę, przyjechało nas tam wtedy kilka osób, kilka, kilkanaście, z okręgu pomorskiego, bo to jeszcze był czas, kiedy rozdzielano ludzi na okręgi pomorski, warszawski i śląski. My, ja ze względu na to, że byłem z Kujawsko pomorskiego obecnie wcześniej z no to przydzielony byłem do tak zwanego pomorskiego okręgu, 56. Kompania Specjalna. Początki były takie, że nikt nas tam od razu nie witał chlebem i solą, Nikt nas tutaj od razu nie wyposażył w super sprzęt, tylko zwyczajnie wskazano nam salę. Na sali spaliśmy na podłodze, na łóżkach ze sprężyn, na, w mundurach wyjściowych, a we, wtedy mundury wyjściowe to były mundury tak zwane, ten płaszcz sukienny, e, marynara spodnia w kant, e, opinacze wyjściowe. E, wszystko ładnie, pięknie, tylko nie e, adekwatnie do e, sytuacji. Jeśli chodzi o ten element posłania, wyposażenia, takich rzeczy, dostaliśmy dopiero o, gdzieś po około tygodnia, ale w międzyczasie dużo się działo. Zapoznaliśmy się z naszymi starymi, zapoznaliśmy się ze specyfiką działania i pracy i funkcjonowania w ogóle oddziału. W międzyczasie miałem egzamin z mojej tak zwanej tężyzny fizycznej, którą za chwilę opowiem do czego służył ten egzamin. No i cała, cała, cała historia, wszystko zaczęło się nakręcać. E, egzamin oczywiście odbywałem na drążku, odbywałem na poręczach i odbywałem na wyjściowo, czyli w koszuli, pod krawatem, pięknie, ładnie, w opinaczach. E, miałem pokazać, miałem, miałem się zaprezentować, co potrafię. Udało mi się zaprezentować na tyle dobrze, że po krótkim czasie od razu dostałem informację, że mam się stawić do dowódcy, do dowódcy tak zwanej sekcji płetwonurków. Było okurde. Pluton płetwonurków, sekcja płetwonurków, sekcja nurkowań. Kapitan Murek, wtedy chorąży Witkowski, osobiście przyjęli mnie do siebie. E, wszystko super, mega szczęśliwy i koniu, jako szef Plutonu, e, w końcu wyposażył mnie w mundur polowy i parę innych rzeczy, które pozwalały tam funkcjonować. Problem był w tym taki, że e, cała przyszłość rysowała się w mega świetlanych barwach, bo będę robił coś nietypowego, jak dla człowieka, e, młodego człowieka, który pochodzi ze wsi, który może tam parę rzeczy widział, bo, bo nie ukrywam, że miałem okazję być w tamtym czasie i w Warszawie, i, i gdzieś po, pojeździć po Polsce, ze względu na to, że rodzinę. Mieliśmy w całej Polsce, a mieliśmy z nią kontakt bardzo dobry. To odwiedziłem jakieś tam miasta, więc pogląd na, na pewnego rodzaju rzeczy miałem. Ale jak mówię, to były takie powierzchowne rzeczy. To tutaj mogłem coś realizować, co jest ponad wymiar, ponad jakąś tam formułę i możliwości. Miałem zostać płetwonurkiem. No, będąc człowiekiem szczerym, jestem nadal, staram się być szczery, bo uważam, że, że, że to jest kluczowe. E, oświadczyłem moim dowódcom, że niestety nie umiem pływać e, i może z tym być problem. A oni mówią: do nurkowania pływanie ci jest niepotrzebne. E, no to ja mówię: super, no to jak nie jest mi potrzebne, to wszystko jest ok. Ale w sumie e, oni też byli świadomi tego, że elementem pozwalającym pozostać na kursie jest sprawdzian spływania. Więc żeby nie było zupełnie, że zlekceważyli ten temat. Dali mi linę i powiedzieli, że tam w parku jest basen Pepoż i mam dwa tygodnie na to, żeby się nauczyć pływać. Wszystko było super. Ochoczo, mówię dobrze, poproszę kolegów, będą mnie trzymać na tej linie, Jak będę tam się topił, to najwyżej mnie wyciągną. Problem był w tym taki, że w tym basenie było pół metra wody i reszta było ta. Więc spływania wyszły nici. Na cały ten element, już wyprawy na szkolenie z moimi kolegami, po prostu pojechałem przestraszony i z świadomością, że kurde chyba mnie wywalą. Mój, mój jakby moje istnienie jako przyszłego pétfonurka, przyszłego nurka, to jest czas, do kiedy będzie sprawdzian, a później wracam do 56. kompanii specjalnej. Byłem przerażony, dlatego że wiedziałem, z czym to się je. Byłem miesiąc czasu już na oddziale byłem e, parę razy, paręnaście, parę dziesiąt razy przepompowany, e, przeczołgany i parę różnych incydentów związanych z tak zwaną falą. Teraz mogę mówić to spokojnie, bo bo to jest historia, zgodziłem się na to, więc realizowałem służbę jako żołnierz falowy. Musiałem przejść te wszystkie rzeczy związane z służeniem starym i tak dalej. Podjąłem się tego, nie bałem się tego, więc realizowałem. No ale mimo wszystko, jak dostałem szansę, żeby stąd się wyrwać i móc mieć możliwość zrobienia czegoś innego, to chciałem to zrobić. No i tak. Na początku element nurkowań, element pracy w wodzie, element działania był ograniczony ze względu na to, że dużo rzeczy odbywało się w tak zwanej teorii. Mieliśmy oczywiście kontakt już jakiś z wodą, ale na tyle nam to nie przeszkadzało, mnie to nie przeszkadzało, że sobie radziłem. No i przyszedł egzamin. No jak Rzeczywistość była taka, jaka była. Po około tam 30 metrach, 30 paru, niestety walka to nie było pływanie, tylko to była walka o przeżycie. Złapałem się w brzegu, no i no, ewidentnie nie umiem pływać. Ewidentnie nie umiem pływać, ewidentnie nie do końca jest to zgodne z formułą. Przyjętą w tej szkole jest to. Byłem to wtedy odesłany, oddelegowany do Gdyni do Ośrodka Szkolenia nurków i Płetwonurków OSN. No to co z tym pacjentem zrobić? W międzyczasie przez te dwa tygodnie do egz czasu egzaminu, do czasu sprawdzianu, dałem się poznać jako no, w miarę rzetelny rzetelny żołnierz, który wykonuje robi te pewne założenia plany i, i realizuje plan e, szkoleniowy, nie boi się tej wody mimo tego, że mm, z nią nie miałem zbyt dobrego obycia. E, no to jest decyzja mojego e, dowódcy no Plutonu oby, ob, ob, ówczesnej grupy nurkowej, e, że daje mi dwa tygodnie, Sprawdzenia, co ze mną będzie, w jakiej formie, czy się sprawdzę, czy poradzę sobie z tymi zadaniami, które będą realizowane, czy po prostu, zwyczajnie, poprzez to, że nie potrafię pływać, nie wykonam tego właściwie i nie będę mógł dalej pozostać na szkoleniu. Za co mówić teraz, bardzo dziękuję, bo zwyczajnie to była jedyna szansa, jaką dostałem i szansa, którą wykorzystałem na maksa. Nie było łatwo, bo dalej ten problem z pływaniem istniał. W dużej mierze nurkowanie faktycznie nie odbywało się na umiejętnościach pływackich, a raczej na tym elemencie zachowania spokoju, technicznych rzeczach, gdzie pod wodą nogami można było pracować bez, żadnej, bez żadnego problemu, a już jeżeli wchodziło już element oddychania, automatu itd., no to tutaj byłem niezależny, więc, więc z tym sobie radziłem. Były czasami problemy e, z tak zwaną kwestią przedmuchu, i tak dalej. No ale to były jakby rzeczy, które się gdzieś tam samoczynnie e, eliminowały ze względu na to, że wtedy jeszcze nurkowaliśmy w skafandrach e, archaicznych. To były takie skafandry e, gumowe, ubierane, u, ubieraliśmy przez e, się przez kryzę szyjną. Był hełm gumowy i taka kryza aluminiowa, przepraszam, pierścień aluminiowy i manszeta taka gumowa na ten pierścień zakładana, że trzeba było najpierw ten kombinezon w strefie szyjnej połączyć, po czym po prostu zwyczajnie zabezpieczano tą manszetą gumową, zaciskano jeszcze, dzięki czemu utrzymywano szczelność. Jeśli chodzi o ocieplacz, to był to ocieplacz wełniany z... Wełny takiej grubej, która pozwalała izolować nas od tego środowiska wodnego i tej temperatury niskiej. A jeśli chodzi o oddychanie, to używano jeszcze w ówczesnym czasie aparatów typu Kaiman. Specjaliści lub ludzie, którzy po prostu są w tematyce gatunku, będą wiedzieć, jak ten aparat wyglądał, gdzie miał, gdzie miał automat, w którym miejscu znajdował się automat. My mieliśmy przed sobą tylko ustnik, który po prostu mogliśmy regulować, uszczelniać i zamykać. Dzięki czemu nie lała się woda i nie udzielało się powietrze, ale też mogliśmy oddychać i utrzymać możliwość tego oddychania i pracy pod wodą. Okazało się, że całkiem nieźle wychodziło mi to nurkowanie. Zadania, które były do zrealizowania, wtedy to rozpoznanie, przeszukanie dna i takie rzeczy banalnie, stosunkowo teraz patrząc na, na zaawansowany proces szkolenia nurków bojowych, banalnie proste. Element nawigacji jakiejś prostej, przemieszczania po poręczówce czy, czy takie rzeczy były do, do zrealizowania, przede wszystkim spokój pod wodą. Praca w parze, wzajemna asekuracja, kontrola, wychodzenie, przemieszczanie itd. itd. były realizowane na bardzo dobrym poziomie. Udało się. Eee, Przykroją sytuacją, taką incydentem, to było, była śmierć mojego kolegi w trakcie jednego z etapów, e, które realizowane jest podczas szkolenia płetwonurków. Są to wyjścia awaryjne. Ze głębokości 8 metrów. Jak ktoś e, poczyta sobie gdzieś tam w historii ośrodka szkolenia nurków i płetwonurków, to doczyta, że dowie się, że tam e, szkolenia jeszcze w tym czasie, kiedy ja byłem, odbywały się na basenach, które były używane przez armię niemiecką w czasie II wojny światowej. E, były to baseny, e, tak zwane spluwaczki, e, takie okrągłe. Tula, t, t, bulaje, które studnie, które po prostu miały głębokość 5 i 8 metrów, były też tam luki torpedowe, tam żeśmy też ćwiczyli te wyjścia i różne takie sytuacje działania właśnie w tej formule, archaiczna konstrukcja, ale działająca jeszcze do lat 90. Na XX wieku, więc one teraz niedawno podobno zostały wyremontowane, a centrum szkolenia zostało przeniesione do nowego ośrodka, już na wybrzeżu, do nowego centrum, do nowego obiektu, gdzie są baseny, które też będą prawdopodobnie, będziecie mogli je zobaczyć w niektórych fotkach, które się pojawią tutaj, jeśli chodzi o tą moją całą historię. Po tym incydencie doszło do mówię przykrego zdarzenia, ze względu na to, że kolega zachowując lub po części jakby łamiąc zasadę wyjścia z tak zwanym elementem wydechu z tej głębokości, to był taki cały proces, który realizowany był tam pod wodą, gdzie byliśmy zalewani, gdzie byli, do naszego hełmu dostawała się woda, gdzie my musieliśmy się pozbyć Wody z tego hełmu, gdzie musieliśmy oddychać tylko ustnikiem, nie nosem. Doszło do tak zwanego zachwyśnięcia, i on nie opanował tego odruchu, wymiotnego odruchu wyrzutu ustnika, tylko wynurzył się bardzo szybko. I tu doszło prawdopodobnie do urazu ciśnieniowego. Badała to komisja, ja nie będę opowiadał jakby finalnie wyników, ale prawdopodobnie doszło do urazu ciśnieniowego, który spowodował e, zator w jego mózgu i zgon. E, gdyby zgłosił, że źle się czuje, żeby zgłosił, że ma pewnego rodzaju dolegliwości, to byłaby duża szansa, ogromna szansa na to, że żyłby do tej pory, ze względu na to, że przeprowadzono by procedurę dekompresji leczniczą, usunięto by prawdopodobnie pęcherzyki, które krążyły, duże pęcherzyki, które krążyły w organizmie jego, i nie doszłoby do tego zatoru. E, sytuacja była jaka była, doszło do zgonu. E, bardzo przykra, bo był to jedyna, chłopak z okolic, z redy. E, dla nas to też było bardzo ogromne przeżycie, nawet co niektórzy nie nurkowali przez jeden czy dwa dni, ze względu na to, żeby się po prostu z tą sytuacją uswoić i żeby mieć po prostu taką chwilę na przemyślenie. To nie to, że się baliśmy, po prostu. I, Sytuacje awaryjne były bardzo wymagające. Ja też nie przeszedłem tego, tej procedury bezproblemowo, ale udało się przejść ją na tyle bezpiecznie, że nie było konsekwencji i komplikacji. Wtedy czasy, które były jeszcze, jak to się mówi, realizowałem ten cały proces szkolenia płetwonurków. Nie opiewał tak jak dzień dzisiejszy, w super skafandry, super komputery, super jakiety, super automaty, wszystko na, na high level poziomie. Wszystko to był jeszcze sprzęt z epoki, można powiedzieć, który oczywiście funkcjonował, oczywiście był używany, ale nie, nie, nie zawsze, nie zawsze był idealny, nie zawsze. Było to w sposób komfortowy, tak jak powiedziałem, skafandry były, jakie były, pianka była e, czymś e, niesamowitym, e, rarytasem. My żeśmy nurkowali, co prawda latem też to szkolenie się odbywało. Więc nie mieliśmy aż tak dużego dyskomfortu, jeśli chodzi o, o temperaturę. Ale może Bałtyk jest jak zwykle nieprzewidywalny, więc ta woda była różna. Raz było cieplej, raz było, raz było zimniej, trzeba było sobie poradzić. Poradziliśmy sobie, skończyliśmy kurs i po 2,5 miesiąca zakończyliśmy go wynikiem pozytywnym, wracając do jednostki macierzystej, do 56. Kompanii Specjalnej. Fajny czas, jeśli chodzi o Gdynię, o pobyt na babi Dołach, o, o pobyt na Senie, pobyt w ogóle w, w Trójmieście, bo wykonując zadania oczywiście szkoleniowe, znowu nowe miejsce, znowu nowe doznania, nowe przeżycia, Odkrywanie świata można powiedzieć, coś innego. Były czas wolny, były weekendy, było można się wyrwać do miasta, było można iść gdzieś tam na przepustkę z kuplami i posiedzieć jeszcze już w tym czasie gdzieś tam w barze czy, 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 czy zobaczyć coś ciekawego. No i później powrót do Szczecina, gdzie wchodziliśmy w ten tryb szkolenia już specjalistycznego, specjalnego. Chodzi o te szkolenia typu rozpoznanie, nawigacja, elementy strzeleckie, elementy kondycyjne, bo tak jak tutaj jak wspomniałem, Arkadiusz Kups jest znany z selekcji i tak też to się odbywało. Ja z Arkiem Kupsem miałem możliwość jako dowódca, przyjął mnie, e, kiedy byłem na służbie, byłem wtedy dyżurnym. E, podszedłem, zwalnąłem meldunek tak jak się należy, strzeliłem obcasami. No i dostałem tak zwane strzała w mostek, gdzie mnie lekko przytkało. I on mówi, no pięknie młody, to teraz e, działamy. E, wyszło tak jak wyszło, przy, po pierwszy kontakt, pierwsze poznanie. Ale e, tak jak powiedziałem, dla mnie jest to człowiek autorytet, który pokazał mi jak faktycznie E, wyglądają spe działania specjalne w tym, w tym elemencie, w tym czasie i w tej odsłonie, gdzie po jakim czasie, po jakimś czasie wracając do Lublińca w 1995 roku, e, jeszcze było to różnie. E, także bardzo fajnie, tam też, jeśli chodzi o 1956, pierwszy taki wyjazd pierwsze poligony, mocne poligony strzeleckie niekonwencjonalne poligony strzeleckie, kadra. Zawodowa, grupy, sekcje zawodowe, pierwsze sekcje zawodowe, które tam funkcjonowały, działały. Do tej pory mam kontakt z ludźmi, którzy w tych sekcjach byli. Oni wtedy byli żołnierzami zawodowymi. Ja byłem tylko żołnierzem służby zasadniczej. Później, żeśmy weszli na równy pułap, status żołnierzy zawodowych, przeszedłem tą ścieżkę terminową kontraktową i w końcu zawodowy. Ale tak jak powiedziałem, oni wprowadzali w, w te tajniki, w te, te ankana służby jednostek specjalnych. Tam były nawigacje, tam były działania w nocy, tam były akcje, tam były kontakty, tam było strzelanie specjalne, strzelanie, rzucanie granatami na bardzo krótki dystans. Nie trzeba było schematu transzei, nie trzeba było schematu okopów, żeby się chować, wystarczyło... Wykonać pewnego rodzaju zadanie pod ich instrukcję, wykonać strzelanie, rzucić granatem, paść, iść dalej do działania i masa totalnie masa jednostki, ognia, amunicji do strzelania. Strzelaliśmy z różnego rodzaju broni w tamtym czasie. Strzelaliśmy już w 93. Strzelałem i z wszystkich jednostek e, KBK e, sam miałem na stanie od kałasznikowa poprze, e, e, poprzez KBK klasyka poprzez Rexa RPG e, poprzez e, granatnik 40 mm e, PM63 e, także, e, także bardzo dużo rodzajów broni która w ówczesnym czasie funkcjonowała 3, 3, 3, rotacja, 3, 3, 3 i zaczynam wędrować w kierunku po Każdy chyba kojarzy e, sławetnego raka. E, właśnie tego typu broń mieliśmy też na stanie. Jak też pistolety e, P-64, to była broń osobista. Także to jest już ta wyjątkowość, e, jakby wyposażenia danego żołnierza, mimo że byliśmy tylko żołnierzami. Służby zasadniczej. No i y, nie ma co czarować, y, Arkadiusz Kups też y, obarczył nas pewnego rodzaju odpowiedzialnością, bo będąc na takim poligonie, my nie zdawaliśmy broni do magazynu, my nie zdawaliśmy, nie przekazywaliśmy jej tej broni kadrze, oni z nami nie byli, oni y, oczywiście za nas odpowiadali, ale y, odpowiedzialność za to posiadaliśmy my. Czyli jeżeli brałem broń z magazynu, wyjeżdżałem z nią na poligon, to wracałem z, do Firmy do jednostki i oddawałem broń rozliczając się z tego wszystkiego. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo dużo strzelań szkoleń ogniowych od poprzez szkolenia dzienne, nocne, także bardzo intensywnie, a następnie sławetny marsz ze poligonu Drawska, studnica dokładnie do, do Szczecina ze względu na to, że była to tradycja, czyli powrót na pieszo i i tak to się odbywało, czyli nikt nas nie oszczędzał. Tak samo marsze wokół Dobrej Szczecińskiej, kilkudziesięciokilometrowe z całym osprzętem. Tak samo skoki na Dobrej Szczecińskiej. Nikt się tutaj z ludźmi, to nie o to chodzi, że się nie, 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 nie szanowano czynnika ludzkiego, ale wyrabiając charakter, mieliśmy do zrealizowania konkretny cel, konkretne zadanie. Tam rzeczywiście odbywały się walki wręcz, mieliśmy bardzo fajnych instruktorów, chociażby instru pod chorąży, chorą przepraszam, chorąży, który był sportowcem, był był zapaśnikiem. E, uczył nas technik walki. E, dowódca uczył nas technik walki, samoobrony. E, pamiętam jak dziś te różne walki w parterze, przerzucanie się i, i różnego rodzaju techniki. Pamiętam jak dziś, jak e, z porcznikiem, murkiem, e, odbywaliśmy jakiś tam element zdejmowania tak zwanego żołnierza z punktu i stałem, zaparłem się. Jak mnie pociągnął, tak wyrwał mi całe plecy, a ja dalej stałem. Była o masa wtedy śmiechu, nie wytrzymała moja bluza, ale to były rzeczywiste treningi, także tutaj nikt się nie, nie, nie obijał, po prostu chcieliśmy naprawdę wejść w te tematy bardzo, bardzo dobrze, do momentu, do, do kiedy nagle dowiedzieliśmy się, że 56. Kompania Specjalna zostaje rozwiązana. W tej kompanii przesiedziałem rok z małym haczykiem, około 13-14 miesięcy, łącznie ze służbą, tam na szkółce w Lublincu i do odbycia reszty służby, do 18 miesięcy, jeszcze w momencie służba zasadnicza tyle trwała, zostałem wysłany do Brodnicy, do rodzimego miasta, do tak zwanego pułku chemicznego, obrony przeciwchemicznej, w celu zakończenia swojej służby zasadniczej. O tyle fajnie, że tam przenosząc się, Zostałem przeniesiony w pełnym, jak to się mówi, formule żołnierza jednostki specjalnej, czyli normalnie opinacze, normalny mundur, normalnie beret. I tak też funkcjonowałem, jeśli chodzi o ten charakter wyjściowy. Co do charakteru polowego, ubioru polowego, to dostałem normalny mundur, normalne, normalną rogatywkę, ale nikt mi nie zabraniał w tamtym momencie wychodzić na przepustkę w formule, E, właśnie żołnierza jednostki specjalnej, dlatego że miałem ukończony kurs płetwonurka. Skoki po części ze względu na to, że nie zdążyłem pełnego e, szkolenia skoków. E, wtedy trzeba było odda oddać 7 skoków. Ja oddałem tylko cztery, bo to były ostatnie skoki, kiedy jednostka jeszcze funkcjonowała. Przeszedłem jakiś etap szkoleń, strzeleń i tak dalej, więc ze względu na to nikt mi też nie zabronił. E, Ukończyć tę służbę w, w tej odsłonie, w tym, w tym właśnie, w tym charakterze. No i co? Okazało się, że ci chemicy, fenole potocznie nazwani, wcale nie są tacy źli, bo poznałem wspaniałych ludzi przez Rok czasu, który tam spędziłem, poznałem mojego dowódcę Tokarczyka, poznałem kolegę, który, z którym znam się do tej pory i utrzymuję kontakt. Krzysztof Tokarczyk był dowódcą, Zbigniew Brzuska obecnie, tak jak mówię, trzymamy kontakt, służy dalej w Brodnicy, wprowadzał mnie w te tajniki tzw. wojsk chemicznych. A że ironia losu, ja przyszedłem z jednostki specjalnej, to trafiłem do tak zwanego oddziału specjalnego dezaktywacji i neutralizacji skażeń. I dostałem taką fajną, taki fajny sprzęt, jak dwie motopompy, i zestaw pszczółka z przyczepą do dyspozycji. z Dwóch ludzi do tego. Nie miałem bladego pojęcia, jak sobie z tym radzić. Zwyczajnie po prostu wielkie, kurde, co ja tutaj robię i po co ja tu jestem. Nie? O tyle fajnie, tak jak mówię, że ci ludzie, którzy, z których tam spotkałem, pomogli mi się wdrożyć. No i przygoda w Brodnicy wiązała się z tym, że. Trafił tam jakiś wariant, bo nie dość, że cały czas gdzieś na siłowni, na, na poligonie biegałem, jak tylko miałem możliwość. Ćwiczyłem, starałem się uprawiać ten sport i rozwijać swoją wiedzę i kondycję. No to y, mogłem za, zawsze też jakoś tam zaistnieć w formule takiej, żeby zrobić punkty na przykład dla jednostki. Jak byliśmy na, draf, na poligonie na Drawsku, no to wygrałem zawody dla brodnicy, bo były takie zawody w biegu i przy i w różnych takich e, wyczynach fizycznych udało się wygrać. Było fajnie, ale przez to też, że odnalazłem się ludzie, którzy mnie otaczali, pomagali mi. Odnalazłem się w tej specyfice działania, w tym elemencie dezaktywacji na tym, w tej grupie właśnie motopomp. Pracowałem fajnie, nawiązałem współpracę z moimi podwładnymi wtedy, tak? bo, bo, bo chłopaki po prostu zwyczajnie podlegali po, ode mnie, ale, ale pomagali. Byliśmy raczej kolegami. Dzięki czemu ta nasza robota szła sprawnie, nawet jak byliśmy na poligonie zimowym, gdzie sprzęt zamarzał, e, ulegał uszkodzeniu, to dzięki nim i naszej współpracy po prostu to wszystko sprawnie się kończyło. Mogliśmy płynnie zrealizować zadania, które nam stawiano i fajnie się ta wszystko, cała robota zazębiała. E, dzięki temu też zostałem zauważony przez dowództwo i jak przyszedł mi pomysł powrotu do Lublińca, ponownie do jednostek specjalnych, to miałem... Tą pomocną dłoń. Krzysztof dowódca, zwyczajnie poszedł ze mną do dowódcy. Spotkaliśmy tam zastępcę dowódcy podpułkownika Lieskiego, który zwyczajnie powiedział, że mam pisać dokument o przeniesieniu. Czyli nie dość, że udało mi się zostać na służbę nadterminową, dzięki temu, że mogłem liczyć na wsparcie, rozmowę taką typowo ojcowską, facetów też, którzy po prostu, młodego człowieka z mężczyzną, który wyznacza, mówi o pewnych kierunkach w życiu i o tym, że, że on nie widzi, że, że, jest ta, że odnajdę się, że dostaję tą szansę, że mogę, mogę podjąć tą, tą, tą pracę, to wyzwanie młodego człowieka, który szuka swojej drogi i jakby gdzieś chce ulokować tą swoją przyszłość, kierunek działania, to potem jak przychodzi ten moment, kiedy ja już sprecyzowałem, że chcę wrócić, dalej rozwijać to takie e, zacięcie do tych jednostek specjalnych, to dostaję znowu wyciągniętą pomocną dłoń w tym, że się mogę przenieść, nie zostanę zblokowany, nie zostałem zatrzymany na miejscu. Dostając ten właśnie wiatr w żagle, dostając tą otwartą furtkę, Mogłem wtedy śmiało zacząć działać w celu jakby realizacji swoich planów, czyli przeniesienia się do Lublińca. Jeszcze na początku to był gdzieś tak jeszcze tkwiła jakaś myśl o Krakowie, o, o właśnie o desancie. Ale będąc w Krakowie usłyszałem, że mają wystarczającą ilość kandydatów i nie mają za bardzo miejsc. Udałem się bezpośrednio od razu do Lublińca z zapytaniem, czy jest taka opcja, żebym mógł po prostu pisać wniosek o przeniesienie i przenieść się. Miałem tam jakby te argumenty, które przemawiały za tym, bo, bo miałem kurs nurkowy, miałem skoki, miałem, byłem po ich szkółce, więc tutaj to bardzo pozytywnie wpływało na całość. Wróciłem do Brodnicy, napisałem wniosek o przeniesienie i po dwóch miesiącach. Znalazłem się w Lublińcu na oddziale Płetwonurków u ówcześnie dowodzącego, obecnie generała Kaczyńskiego, tam był kapitan porusznik kapitan Kaczyński. Przyjął mnie. W, Byłem już żołnierzem na terminowym podoficerem. W międzyczasie właśnie w Brodnicy skończyłem szkołę szkółkę podoficerską, e, dzięki czemu też ten mój status w tej formule e, dawał inne szanse. E, zrealizowałem w końcu zamiar, albo ten plan, tak zwany podoficerski, e, z tym, że bardziej zależało mi na tym, żeby to było realizowane tam, niż w służbie wartowniczej. Jako podoficer Wchodząc w strukturę plutonu płetwonurków, zostałem zastępcą dowódcy sekcji. Była to dosyć odpowiedzialna funkcja, bo nie chodzi o to, żeby tutaj zaraz dowodzić ludźmi, tylko chodzi o to, że jednak miałem jeszcze jakieś dodatkowe zadania, a nie tylko zwyczajnie służba i realizacja zadań na jakichś tam kierunkach. E, miałem też tych ludzi, za których odpowiadałem, musiałem z nimi nauczyć się współpracować, e, musiałem też e, na początku umieć wyegzekwować od nich... E, Polecenia, które im zlecałem, ze względu na to, że oczywiście ja byłem żołnierzem terminowym, ale jeszcze był dużo, było dużo ludzi ze służby zasadniczej, bo to była powolutku końcówka służby zasadniczej. Sukcesywnie wchodziła służba terminowa i zawodowa, ale jeszcze ci ludzie byli, więc bywało różnie. Czasami mieliśmy różne takie wesołe przypadki, że na przykład niektórzy nie chcieli wykonywać. Zadań albo rozkazów i poleceń służby dyżurnej czy podoficerów, tylko zwyczajnie buntowali się i szli tak zwaną własną drogą. Ja nie miałem problemu z tym, aczkolwiek były czasami pewne ekscesy, chociażby tak, że egzekwując pewien zamiar, pewien rozkaz, Zbuntowała się paka i chcieli mi po prostu zwyczajnie sprawić łomot O tyle dobrze, że miałem wsparcie jeszcze kadry typowo zawodowej, nie tylko na terminowej I pojawił się w tym momencie odpowiedni człowiek Dzięki czemu nie dostałem tego łomotu, nie przywalili mi tam za to co zleciłem im i co kazałem zrobić tylko e, ostudziliśmy ich zamiary poprzez to, że wstawił się za mną i po prostu zwyczajnie e, zaczęliśmy ich jakby straszyć, e, informować o tym, że jeżeli im nie odpowiada, to proszę, to żądamy na tym, żeby napisali odmowę wykonania rozkazu, bo byłem w służbie dyżurnej, więc miałem takie prawo, taki, taki, taką możliwość zlecenia pewnych rzeczy. A oni e, później zostaną, powiedzmy, za to rozliczeni. No i przestraszyli się lekko, ochłonęli i udało się wejść z tego bez szwanku. Ale tak jak powiedziałem, nie unikałem konfrontacji, nie unikałem jakby trudnych zadań. Bo wiele razy e, później w Lublińcu, jak już przeniosłem się w 1995 roku, kiedy zacząłem realizować pierwsze szkolenia, porządne, skoki, e, nurkowania, e, działania w terenie z chłopakami z sekcją, e, byli to starzy żołnierze. A y, nie miałem, jakby, problemu, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby wykonywali y, zadania, rozkazy, poprzez to, że też starałem się pokazać im, y, że nie ma dla mnie rzeczy, nie, jakby, trudnych, niemożliwych, albo że nie jestem tylko od dowodzenia, ale tak samo od tej roboty. Więc tutaj staraliśmy się współpracować i żeby oni wiedzieli, że jeżeli trzeba będzie coś zrobić, to mogą na mnie polegać, ale jeżeli ja potrzebuję, żeby oni coś wykonali, to zwyczajnie je potrzebuję. Ich wsparcia, pomocy i zrozumienia, a nie tylko tak zwanego buntu i, i przeciwstawiania się więc tutaj udało się jakoś wypośrodkować to, to wszystko. Tak jak wspomniałem, Lubliniec 95 rok Pierwszy, pierwsze porządne szkolenie to są skoki i dokończenie tytułu skoczka potem szybko chłonąłem organizacja życia sobie tam w Lublińcu, bo Byłem żołnierzem na terminowym, miałem już pensję, mogłem wynająć mieszkanie. Doszedłem do porozumienia z moją kobietą, wcześniej jeszcze kobietą narzeczoną, nie, nie żoną. I przyjechała do mnie właśnie do Lublińca, nie musiałem już jeździć na przepustki, albo tam wolne, przepraszam, do rodzimych stron, tylko mieszkała ze mną. Z tym, że intensywność szkolenia w Lublincu była dosyć mocna bo e, wbrew pozorom jednostka rozwijała się, ale nie próżnowała, nie, nie nudziliśmy się. Bywały momenty, że oczywiście ten czas był troszeczkę bardziej swobodny, ale dużo działań, dużo działania w terenie, w lesie, różnego rodzaju form e, treningów, także, także czas intensywny, e, ale Gosia dołączyła, ja później już pojechałem na obóz nurkowy. No i znowu wielka, wielk, wielki zaciach, no bo to pływanie moje było jako tako po warszasku, jak to się mówi, tyłkiem po piasku. A tam ekipa mocna, no i zawody wpływacko-nurkowe, bo jak zawsze konkurencja i konkurowanie było we krwi. No i co? No i ja oczywiście poznałem nowych kolegów. Okazało się, że poznałem kolegę, który później poszedł ze mną do gromu, Żwira. Pewnie kojarzycie director Chłop teraz pracuje już w cywilu i realizuje tam swoje tematy. Koń niesamowity, tak, dopływania do różnych form fizycznych. No i co? No i wbrew pozorom inni mają idoli w kinach gdzieś tam. Dla mnie to był mój idol względem tego, jak ma to wyglądać u mnie za jakiś czas. Czyli e, pływanie na dystans, e, skurcz w obie łapy, zostaje, obie nogi, przepraszam, e, zostają mi ręce, no i ratujemy dupsko, no bo przecież nie będę się, się topił, bo będzie siara, jak mi wyciągnął. Więc e, zwyczajnie, po prostu trzeba było sobie z tym radzić. Sukcesywnie e, żwiru, chłopaki e, poświęcali mi dużo więcej, dużo czasu po to, żebym się nauczył dobrze pływać technicznie i już wyrabiać tą kondycję. E, z czasem jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty rok e, ta kondycja pływacka wyrobiła się dosyć dobrze. Brałem udział w różnego rodzaju formach zawodów nurkowych i nie tylko mając już tą świadomość i przeświadczenie, że, że sobie w tej wodzie po prostu zwyczajnie radzę. E, Lubliniec to też działania, działania specjalne, rozpoznanie różnego rodzaju forma taktyk e, strzelań. E, fakt jest taki, w, w Lublińcu zanim te strzelania zrobiły się specjalne, trochę jeszcze to trwało. I tutaj mamy właśnie ten element 56. Kompanii Specjalnej, kompanii, która nadała ton i charakter i świadomość tego, że ta, ta, ta wolność, ta interpretacja, ta swoboda myśli, ta swoboda działania, ten element innego działania niż szablon wojska pod pewnym reżimem regulaminów, można. W Lublińcu jeszcze chwilę to trwało, bo zanim się przestawiono na ten styp, zupełnie specjalny, było to około 2098 99, może 2000 rok, to były takie pierwsze koty za płoty, kiedy przyjeżdża, zaczęli przyjeżdżać do nas Amerykanie do Lublińca dziesiąta grupa specjalna z Ranstein i zaczęto po prostu zwyczajnie wprowadzać procedury już natowskie, procedury, które miały nas wdrożyć w system NATO. Eee, zaczęto nam pokazywać techniki, sposoby, metody szkoleń, strzelań i taktykę. Zaczęto nas eee, mobilizować do tego, że żeśmy sami zaczęli Aktywować się w tej formule. Pokazano nam, zwyczajnie nam pokazano jak to można robić. Rozwój cały czas, kontakt z wieloma wspaniałymi ludźmi, m.in. wymiana doświadczeń z ludźmi STOP, z nurkowych doświadczeń, bo nurkowania oczywiście dalej były realizowane. Szkolenia z zakresu nurka bojowego, bo ta. Część ta dziedzina była rozwijana. E, najpierw było to płetwonurkowanie i element śródlądowy, czy wykonywanie zadań wśródlądowych. E, potem, już element e, użycia tak zwanych aparatów o obiegu zamkniętym, Frogów czy, 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 czy innych e, Rebriderów czy tak dalej, związanych z tym, żeby po prostu wprowadzać już tą e, specyfikę e, skrytości i tak dalej. Więc aparaty o obiegu zamkniętym, praca na, 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 na specyficznym sprzęcie, szkolenia o odpowiednim charakterze. E, bardzo znowu wypady na, na wybrzeże, i tam e, znowu fajny, fajny czas, fajnie spędzony, szkolenia, fajne, fajne, fajne kontakty. E, między innymi z chłopakami z Formozy, między innymi już świadomość, że jest taka jednostka jak Grom, chociażby na Westerplatte i działa, więc też już gdzieś tam w tej Zaczęły się jak to się mówi przebłyski. To nie to, że, że, że człowiek nie wiedział o tej jednostce, tylko zwyczajnie nie byłem do końca przekonany, czy to jest mój level. Nie byłem do końca świadomy pewny czy poradzę sobie podejmując tą rękawicę tacy ludzie, Nadludzie, nie dla mnie. Nie ja jestem jakimś tam Kowalskim albo żołnierzykiem gdzieś tam z jakiegoś poziomu, a ja aspiruję do takiego, e, takiego poziomu. Aczkolwiek e, widziałem i wiedziałem o ludziach, którzy w 96, 7, roku byli to też moi koledzy, już szli na selekcję do gromu. E, z tym, że tak jak ja mówię, jestem człowiekiem, który wywodzi się, pochodzi ze wsi. E, swoje jakąś. Karierę budowałem sukcesywnie po pewnych szczeblach. Na początku była to służba na terminowa, później była służba kontraktowa. Służba kontraktowa była dla mnie już czymś, co pozwalało mi odnaleźć się w tym elemencie wojsk zawodowych, jeszcze niepełnowartościowych, pełnoprawnych, ale już pozwalało rozwijać horyzonty i rozwijać swoją wiedzę, ale to już było dla takiego chłopaka czymś wow, z tym, że tak jak mówię, była też dalej to walka o ten element swojej pozycji. Bo y, cały czas był ten element wymogal, wymagalności, były te kryteria wymagalności, był ten element sprawdzianów, był ten element sprawdzenia nas jako potencjalnego materiału na żołnierzy zawodowych. Z tym, że jak mówię, gdzieś patrząc z perspektywy, miałem bardzo dużo y, po drodze przyjaznych sobie osób. I tak jak y, sukcesywnie odbywało się to w y, poszczególnej. Poszczególnych etapach, czy to będzie Brodnica, czy teraz już Lubliniec, to mój dowódca płetwonurków, który powiedział: Tak, ten człowiek zostaje na nadterminowego. Tak samo ten później, ten człowiek albo ten, ta, 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 jakby ten, ta fala spowodowała, że zostałem zawodowym. Oczywiście po pewnych perturbacjach, po pewnych etapie przejść, selekcji w takiej egzaminowej, szkoleniowej, czy z taktyki, czy z łączności, czy z innych rzeczy, ale udało się. Tak samo tutaj przyszedł. Pewien etap świadomości i dojrzałości, że może jednak coś jeszcze by więcej. Z tym, że ci koledzy odchodzili, ci koledzy już się pojawiali. Na przykład mój jeden z kolegów Marcin, 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 zostanie Marcin Foka. W 1997 przeszedł selekcję i poszedł właśnie do Gromu i tam już zaczął swoją karierę przed 2000 rokiem, wcześniej żeśmy razem w Lublińcu jeździli na spinaczki, na nurkowania, na poligony, wszędzie, wszędzie rozwijali tą swoją pasję. I już wiedziałem, że, że jest, już jest, to, jest taka możliwość, że warto. Sam zresztą mnie ciągnął, mówił o tym, z tym, że to jest tak jak powiedziałem, ten element takiego jeszcze nie do końca pewnego siebie mnie, niepewnego jeszcze tej niepewności, swoich możliwości. Frustracja taka albo taka pewna forma ostatecznego zdecydowania to było szkolenie z chłopakami stopru, z gdzie też żeśmy rozwijali nasze właśnie umiejętności wspinaczkowe, nurkowe, poruszania się w górach, przemieszczania, tury, nietury, takie rzeczy. Kiedy ja dowiedziałem się, że u nich jest realizowany kurs pirotechnika, instruktora, kierownika, z tym, że w formule cywilnej, i chciałem to zrobić, żeby rozszerzyć swoją wiedzę, mieć możliwość później dalej ukierunkowywać się w tym temacie, pracy na materiałach wybuchowych, ale trzeba było zapłacić duże pieniądze. W tamtym czasie to były duże pieniądze, i ja poprosiłem swojego dowódcę, pana J. O tak zwane wsparcie, tak, normalnie zapomogę. Poszedłem do podoficera starszego, żeby w moim imieniu tam się udał. No i on powiedział taką formułę, którą zapamiętałem do dziś, pamiętam i będę pamiętał: że taki człowiek z takimi uprawnieniami na takim stanowisku jest mu zwyczajnie niepotrzebny. No to skoro ja przekonany o tym, że rozwijając swoją świadomość, swoją, swoją wiedzę, swoje, swoją specjalizację, Wychodzę pewien, poza pewne szablony, poza pewny schemat, który on widzi, który, który widzi, który widzą przełożeni tamtego szczebla, bo nie mówię, że wszyscy tamtego szczebla, to nie jest to miejsce, w którym się powinienem znaleźć. To, nie, to, to miejsce nie da, mnie blokuje. To miejsce spra, sprawia, że zaczynam się bardzo mocno szufladkować, ograniczać. I to był taki impuls do tego, żeby zrobić coś dalej. Oczywiście to jeszcze chwilę trwało, bo tak jak chłopaki, koledzy przenosili się do 1999 roku. Później, perturbacje w gromie, które miały miejsce, spowodowały, że jednostka przez jakiś czas nie przyjmowała nowych kandydatów, nie realizowała selekcji, więc wyczekanie. I w 2002 roku, jest to bardzo długi czas, bo to jest około 2-3 lat, 2,5-3 lata, wyczekiwania takiego na tą ostateczną e, informację, że można pisać kwity w końcu, wnioski o przyjęcie, o selekcję. E, zapadła decyzja: tak, realizuję to, robię, robię coś z sobą, bo w międzyczasie pojawiły się jeszcze jakieś tam symptomy, jakieś tam impulsy, które mówiły mi, że e, Lubliniec jest ok. E, Lublin jest, jest fajny, ale to już jest e, mój kres w Lublińcu, jeśli chodzi o pewien element rozwoju, e, o pewien element tej nieszablonowości, tego, o, tego, o, o do tego, że wyjdę poza schematu, wyjdę po prostu poza ramy i będę mógł realizować siebie jako, jako, jako laska, po prostu, zwyczajnie, który plan, który realizuję do tej pory. Także 2002 rok to było pierwsze podejście do tego, żeby napisać wniosek o selekcję, o selekcję do, do firmy, do gromu. Nieudany, niepowodzenie, ze względu na to, że nie dostałem żadnej odpowiedzi. Kolejne podejście to jest 2003 rok. Oczywiście w międzyczasie wykonuję, realizuję dane zadania, jakie są w Lublińcu. Wyjeżdżam na działania, są różne ciekawe działania, są realizowane działania jeszcze w ówczesnym czasie w Bieszczadach, działamy z Formozą. Rozwijamy się cały czas, się rozwijamy. Oczywiście ma to pewnego rodzaju swój specyficzny charakter. Bo człowiek szuka zawsze czegoś innego, nowego, ale, ale nie stoję w miejscu. Nawiązuję, tak jak powiedziałem wcześniej, kontakt z ludźmi z topru, dzięki czemu też rozwijam się pod względem właśnie nurkowym bardzo mocno, bo, bo tam mamy styczność z tym sprzętem takim oczywiście świata cywilnego, ale bardzo już rozwiniętego ze względu na charakter pracy, jak mieszanki, jak rodzaje skafandrów, jak rodzaje. Jacketów, jak rodzaje z automatów, tego wszystkiego, rodzaje sprzętu, modyfikacji sprzętu. Ludzie nurkują w jaskiniach, ludzie nurkują pod lodem bardzo mocno, głęboko, ludzie biją rekordy. Dzięki czemu ten pogląd i ta świadomość rośnie. Kolejny etap to jest wejście w ten taki już bardzo mocno profesjonalny element wysadzania, pracy na materiałach wybuchowych. No, wojsko oczywiście tak, wojsko oczywiście. Jak najbardziej trotyl, plastik, inne rzeczy, ale to są bardziej te rzeczy takie dedykowane zadaniom, jakaś dywersja, jakiś element zniszczenia. Tutaj już bardziej zaawansowane procedury, bardziej, bardziej trudne, ale zarazem ciekawe. To też dalej mi pozwala rozwijać się już później w gromie. Kolejny etap to jest realizacja takich rzeczy, jak, jak po prostu zwyczajnie. E, swojego, swojego wykształcenia, e, e, kursy językowe, bo też miał być taki incydent e, związany z wyjazdem do Francji, e, do Marsylii, gdzie mieliśmy nawiązać współpracę z jednostkami e, z, tamtej for, e, z tamtego regionu, z e, saperami, nurkami bojowymi i tak dalej, w celu rozwoja, rozwijania właśnie zagadnień nurkowo-taktycznych. E, Kurs na wybrzeżu, to co już wcześniej wspomniałem, właśnie jeśli chodzi o aparaty zamknięte. No i co? No i pojawia się kolejne, kolejny rok, pojawia się 2003, powieliłem wniosek i dostaję odpowiedź. Oczywiście, jak najbardziej, zaproszenie na selekcję, zaczyna się etap selekcji. Oczywiście selekcja w gromie jest selekcją wieloetapową. Nie jest to selekcja, kiedy my przychodzimy, przyjeżdżamy za jednym razem, zaliczamy wszystko, mamy świadomość, tak, weszliśmy, nie wyszliśmy. No i to też wymaga pewnego rodzaju formuły kombinacji. A mi wiąże się to z tym, że pan Jod w Lublińcu oczywiście był anty, jeśli chodzi o wszelakie formy, może nie tyle, że rozwoju, ale, ale działania poza szablon, poza formę jednostki. Może to też być, usprawiedliwia go to, że nie chciał tracić ludzi, ale blokowanie wszelkich działań naszych, nie tylko moich ale i kolegów na zasadzie próby rozwoju przeniesienia się do innej formacji inne jednostki były wręcz niemożliwe blokował po prostu nie dawał zgody nie pozwalał więc jeżeli była tylko szansa to zwyczajnie to co trzeba było zrealizować żeby sprostać selekcji realizowałem na zwolnieniu lekarskim tak realizowałem na zwolnieniu lekarskim Próbowałem po prostu sforsować ten temat. Jechałem, jako dostawałem informację, że. lub urlopach, bo to, bo to też było tak, że znowu przełożeni dawali te urlopy i nie było problemu, jakby w tym uzyskaniu tego dnia wolnego czy, czy dwóch. Ale też były te skrajne sytuacje, gdzie po prostu zwyczajnie człowiek się ratował, bo chciał. Po prostu tam jechać, po prostu to zrobić i po prostu dać sobie szansę. Więc te etapy były realizowane poprzez to, że na początku był ten taki tak sławetny WF, ta walka wręcz, te testy psychologiczne. Był to jeden z pierwszych dni selekcji, gdzie po prostu zwyczajnie człowiek pokonywał pierwszy etap. Udało się przyjechać do Warszawy, udało się przyjechać na ten, na ten etap, udało się dostać, zwyczajnie tu stawić. Co dalej nie wiem. Stawiłem się wiosną, stawiłem się któregoś miesiąca, to był marzec, i poddałem się tej pierwszemu etapowi. Zaliczyłem w lew. Bez jakichś tam problemów udało się, bo, bo tutaj akurat byłem w miarę dobrze przygotowany. Kolejny etap to jest pływanie. No tutaj też nie było problemów, bo tak jak wcześniej powiedziałem ten proces pływania, ta technika pływania została już na tyle doszlifowana, że tak jak i pływanie pod wodą i pływanie na wodzie całkiem nieźle mi szło. W Lublińcu bardzo mocno żeśmy przy tym pracowali, wiele razy żeśmy czas wolny poświęcali zwyczajnie na Dystanse i pływanie wielu kilometrów, więc tutaj przepłynięcie tych 10 metrów na wodzie, czy tam powiedzmy set, 50 chyba metrów na wodzie i ilość 10 metrów pod wodą nie było problemem. Skok ze zwierzę też nie był problemem, bo na kursach nurkowych zresztą na Formozie, na bazie Formoza, realizowaliśmy te skoki zwierzy, więc tutaj też nie miałem strachu. E, no etap walki wręcz. E, etap walki wręcz jest to etap bardzo wymagający, bo. Bo ten etap pokazuje charakter. Ja nie miałem zbyt dużo styczności z walką wręcz, z samoobroną, z technikami. Miałem jakieś incydenty, ale to nie było coś takiego, co realizowałem regularnie, chodziłem na treningi przez bardzo długi czas, tylko to były takie elementy, takie, jak to się mówi, epizody. Jakiś tam epizod w szkole średniej pół roku na Shotokan. Jakieś tam elementy, epizody w 56, oczywiście, ale nie było regularności. No a dostawało się czasami bokserów, dostawało się czasami ludzi, którzy w kontakcie trzeba było przeprowadzić sparring, którzy byli z tym obyci. No i zaczęło się jazda, kiedy dostałem właśnie takiego konia chłopaka z Poznania, policjanta. O długim zasięgu ramion, no i, i walka o przeżycie. No, oczywiście, no, udało się przeżyć. Ja wysał, to, on bił mocno, jeśli chodzi o ręce, bardzo dobrze. A ja żeby go zdystansować, po prostu pracowałem na nogach, trzymałem dystans, wyprowadzałem jakieś kopnięcia w strefę splotu brzucha. Dobrze, że nie można było, na jakby nie było tej walki w parterze, były wszystkie elementy na, na razie, bynajmniej walki w, w tym w stójce i. I tutaj to, to mnie ratowało, bo mógłby przejąć tą nogę, mógłby mnie sprowadzić do parteru, ale dzięki temu ja go kontrowałem i dzięki temu mogłem go utrzymać na dystans, przez co mogłem go na krótko przydusić i wtedy ewentualnie tra trafić go w jakiś sposób e, ciosem, ręki, ręką, boksem, z, e, boksując czy <laughs> uderzając w jakiś inny sposób. Także tutaj, tutaj udało się, nie musiałem walczyć w dodatkowych walkach, bo jeżeli ktoś tego charakteru nie pokazał, to instruktorzy tak długo męczyli e, tego na, potencjalnego kandydata, e, aż w rzeczywistości odsłonili jego prawdziwe ja, czy on e, unikał walki, czy, czy bał się tej walki, czy po prostu był gotów na to, żeby ją podjąć, mimo e, tego, że na przykład przeciwnik był e, dużo mocniejszy. I tu, tak jak powiedziałem wcześniej, pokazywano charakter wole walki i o to chodziło w tym całym elemencie, poprzez długą, prze, długą rozgrzewkę, e, wprowadzenie, e, krótkie sparingi między sobą, potem finalne sparingi, które pokazywały już e, i były obnażeniem naszej realnej e, osobowości, ducha walki i tego sposobu, e, w jaki sobie radzimy w tych skrajnych sytuacjach. No i super, e, finalnie Czekamy na ogłoszenie, zaproszenie na dalszy etap, czyli dalej nic nie wiem. Wiem, że tak, przeszedłem ten etap EWP-u, przeszedłem etap e, próby wody, przeszedłem etap walki wręcz, no i nagle się okazuje, że jeszcze mamy, mają dla nas etap psychotestów. Powiem krótko, to była dopiero jazda, bo etap psychotestów odbywał się po dniu fizycznym, mocnym, dni, jakimś czasie i okresie walki wręcz, co wiązało się z tym, że ten, ta głowa była porządnie obita, a tu jeszcze każą myśleć, rozwiązywać testy. No to będzie teraz ostro. Siedzieliśmy do bardzo późna, zrealizowaliśmy ten zamiar. Pani psycholog w tym tym czasie, e, która nas testowała i e, sprawdzała, wydała testy. Mieliśmy tylko napisać. Mieliśmy tylko napisać, mieliśmy, wy, 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 wy. mieliśmy po prostu odpowiedzieć na arkusze pytań. No i później się dowiemy, co dalej. Czasowy okres, który gdzieś tam trwał do odpowiedzi, do zaproszenia na dalszy etap selekcji, to był czas właśnie niepewności, takiego, takiej sytuacji, która budowała takie nie, 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 niepewność. Kurde, ciekawe, co się stanie, ciekawe, czy się udało, ciekawe, czy przeszedłem. Dostałem tą informację. Dostałem tą informację o tym, że mam się stawić na mm, rozmowę psychologiczną. Rozmowę. No i rozmowa odbywała się znowu w Warszawie, konkretnie na poligonie w Rembertowie, konkretnie w namiocie i konkretnie tyczyła się tylko i wyłącznie rozmowy. Czyli ona miała charakter mojej motywacji wstąpienia, motywacji tego co ja po co i dlaczego mam zamiar taki a nie inny. I znowu czas, czas do tego, żeby uzyskać odpowiedź. Po jakimś czasie przyszła informacja, mam się stawić w danym miejscu, e, będzie przeprowadzony dalszy etap egzaminu, i co się okazało? Była przeprowadzona próba wysokościowa. Mieliśmy e, wykonać pewnego rodzaju zadania na wieży strażackiej, w tym czasie w Warszawie, w konkretnej jednostce straży pożarnej. I po tym etapie, kiedy wykonaliśmy te zadania. Dostawaliśmy informację, że mamy stawić się w danym miejscu w Bieszczadach. Dylemat, ale jak? Przyjechałem autem, nie zostawię, bo muszę później wrócić do Warszawy, a jestem z Lublińca, więc decyzja zapadła, że jednak jedziemy tym autem. Czwórkę, super, mamy podwózkę, świetnie, gdzieś zostawimy ten nasz samochód. Super. Wszystko szło świetnie, wszystko doszło do etapu, kiedy dojechaliśmy na miejsce, znaleźliśmy to miejsce, podjęto nas i zaczęła się selekcja. Sam proces selekcji, no to wiadomo o co chodzi. Tylko kwestia była potem, że uświadomiłem sobie po tych siedmiu dniach, sześciu dniach w sumie, że trzeba wrócić tym samochodem. Byłem nie dość, że odwodniony, przegłodzony, zmęczony zaorany to miałem jeszcze jakieś 4-5 godzin drogi do Lublińca koledzy, którzy przetrwali ze mną w tamtym czasie z nastu osób z Lublińca e, przetrwało nas e, łącznie e, czterech koledzy, którzy przetrwali ze mną e, zwyczajnie sobie spali, a ja musiałem po prostu jechać e, selekcja e, w górach odbywała się na zasadzie takiej że po teście wysokościowym stawialiśmy się na konkretnym punkcie, konkretnym miejscu, zabrano nas po prostu zwyczajnie w strefę, gdzie sprawdzono nasz ekwipunek, poinformowano nas o procesie, zasadach selekcji, jak to będzie wyglądało na tym początkowym etapie, i zaczęliśmy, i zaczęliśmy selekcję. Selekcja zaczynała się od marszu, marszu w grupie, potem dopiero sukcesywnie, kiedy ten, ten, ten czas się zaczął nakładać, wysiłek i, i cały cały proces selekcji wyciągać w czasie, realizować, po prostu zadania zaczynały być bardziej indywidualne, albo selekcja była bardziej podyktowana pod indywidualny charakter, sprawdzenie indywidualnych możliwości kandydata. Selekcja przebiegała właśnie w takiej formie, że, że szliśmy grupą. Pierwszego dnia nagle zaczęło się chmurzyć. Pojawiły się takie dosyć mocne burzowe chmury, i okazało się, że z tych chmur po prostu nastąpiło oberwanie, oberwanie chmur, oberwanie deszczu, taka, taka ulewa, że praktycznie to, co miałem na sobie, było mokre wszystko i, i nie dość, że że góry, nie dość, że deszcz, to, to zbliża się noc i zaczyna się jazda, czyli zwyczajnie organizm zaczyna reagować na wychłodzenie. E, duża część ludzi e, po takim etapie, po tym incydencie, zwyczajnie powiedziała sobie pas. Taka jest prawda. E, tutaj miałem e, też niemały dylemat, bo po prostu zwyczajnie dochodząc już do punktu jakiejś zatrzymania bazyk na dany moment. E, Trzepałem już tak z zimna, miałem wszystko mokre, że nawet nie chciało mi się cokolwiek e, jakby rozbijać względem obozowiska, namiotu czy, czy czegokolwiek. Tylko e, zwyczajnie przy, miałem siłę się przebrać i e, po prostu przykryłem się plandeką i zasnąłem. Obudziłem się gdzieś w środku nocy, e, bo to, tak jak powiedziałem, selekcja, ten wysiłek za, po prostu był sukcesywnie. Narastał. Obudziłem się w środku nocy. Oczywiście nie, nie, nie rozbijałem już żadnego tam namiotu ani tej, tej, tej plandeki, tylko zobaczyłem, że wszyscy śpią. Rozgrzałem się, poczułem się już w jakiejś takiej bardziej komfortowej sytuacji i powiedziałem: Jedziemy dalej. Po prostu, zwyczajnie idę dalej. Krótko, potem nastąpiło oczywiście pobudka, zerwanie wszystkich, szybka zbiórka, i dalej ruszamy na etap selekcji. Znowu jakiś tam etap grupowy, na zmianę prowadzimy, na zmianę nawigujemy, na zmianę działamy. Pojawiają się pewnego rodzaju incydenty, jakieś takie konkurencje, które mają na celu nam, nas, powiedzmy, żeby sprawdzić pod względem nawigacji, czyli są zaznaczone punkty, dostajemy namiary na punkty, mamy dotrzeć do tych punktów, mamy nawigować, mamy zamieniać się, rola zamienna funkcji, prowadzenie grupy, nawigowanie, takie rzeczy, instruktorzy nas obserwują. Zdarzały się sytuacje, gdzie Ludzie po prostu w trakcie tej selekcji narzucali bardzo duże tempo. Wielu z nas informowało ich o tym, że powiedzmy, żeby przemyśleli to, co robią, bo nie są sami i za chwilę tym tempem po prostu zajadą innych. Taka jest kolej rzecz. Oni oczywiście jedni byli tacy, którzy rozumieli sytuację i dostosowywali tempo do tych najsłabszych lub do tych ludzi, którzy. Po prostu jeszcze albo walczyli ostatkiem sił, żeby wyciągnąć w czasie tą, tą, tą ostateczną decyzję o odejściu. Każdy jak chciał zrezygnować z, z dalszego etapu selekcji, zwyczajnie oddawał numer i selekcja dla niego się kończyła, musiał wracać już wtedy na własne, 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 własny jakby sposób i własnym wymiarze. Yy, więc yy, reagowali na to, ale byli też tacy, którzy po prostu tak zwanymi klapami na oczach szli. Mało tego oni sami później odpadali yy, i tak się kończyła dla nich przygoda w Bieszczadach. Tu udało się przetrwać, zaczęły się te etapy już yy, bardziej indywidualne nawigacji. E, etapy biegu na, na powiedzmy jakiś tam dystans, który sprawdzał naszą wydolność i, i kondycję e, i to czy, czy dajemy radę e, ostateczne jakieś tam e, e, powiedzmy sprawdziany które mówiły, że ostatni odpada, więc właśnie w tym biegu każdy dawał z siebie maksa, bo nie chciał być ostatnim, ale niestety ktoś tym ostatnim musiał być i ten ktoś odpadał, zdarzały się takie sytuacje jak moje, moje przemyślenia, gdzie miałem busolę AK, która nie była zbyt precyzyjna, ale przez to, że kolega niestety odpadł, ale był na tyle e, wspaniałomyślny, że dał mi e, normalną, fajną busolę, którą mogłem po prostu z, zwyczajnie precyzyjnie, precyzyjnie nawigować, Silwy to spowodowało, że od razu ta selekcja, ten marsz, te, te naprowadzanie, ten te, te marsz na orientację stał się zupełnie inny. Dzięki temu udało przebyć się te, ten, ten element nawigacji, ten element sprawdzianu na, na punkty tak zwanego marszu na, 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 na punkty, na nawigację i wielu tych etapów poszczególnych kolejny etap to jest już taki, który wiąże się z tym, że też powoduje jakąś tam element skrajnego wysiłku. To jest transport. Biegaliśmy z kolegami na plecach, jeszcze plecak i kolega. A następny to już jest finał, kiedy my mamy do przebycia ten nasz tak zwany maraton, i ten maraton powoduje, że to jest nasze takie ostateczne, ostateczny wysiłek, który daje pogląd instruktorom na czas o okres zmęczenie kiedy my po iluś dniach wysiłku jedzenia jednego batona jednej puszki piciu wody, wody z butelki jeżeli ktoś chciał pić wodę ze strumienia oczywiście miał taką możliwość ale wiązało się to z ryzykiem Rozstroju żołądka, wysiłku skrajnego i, i, i wysiłku tak fizycznego, jak i siłowego do wysiłku, który jest już ostateczny, ostateczny takiego już wydolnościowego, wytrzymałościowego. Jest maraton, gdzie ludzie dając siebie maksa, mają dotrzeć, pokazać się finalnie z jak najlepszej strony. Udało się, udało się zakończyć maraton. Maraton, żeśmy przemierzali. Od e, dnia poprzedniego przez noc do rana. E, rano było zakończenie. E, finał tego etapu wysiłkowego. Po tym e, finale jest, była zbiórka w ośrodku czasowym. E, Zelmer, z tego co pamiętam, tak tak się to nazywało. E, I chyba tak. I tam ogłoszono wyniki. Była jeszcze rozmowa z dowódcą, i tu właśnie poruszam ten temat e, zwolnienia, bo ostatni etap selekcji właśnie robiłem na zwolnieniu. I padło proste pytanie, a co ty, jak, jak tu się dostałeś, jak to zrealizowałeś, jak tu jesteś, jak, w jaki sposób. A ja powiedziałem, no panie pułkowniku, tak, robię to na zwolnieniu, bo, bo dowódca zwyczajnie by nas na tą selekcję nie puścił. No i dobrze, no i co dalej jak się. Nie udać przenieść. Ja mówię, no, będę dalej pracował w Lubińcu, bo mam rodzinę, odpowiadam za nią i, i po prostu dalej będę tam służył. Nie? I te słowa, jakby ten koniec, przybicie podanie ręki przez dowódcę i gratulacje z jego strony za, za to, że przeszedłem selekcję. To było wszystko generalnie. Bo świadomość tego jeszcze za chwilę powiem o pewnym etapie. Że mogę się nie przenieść, dalej tkwiła w mojej głowie, ale możliwość, że otworzyłem sobie tą furtkę do firmy i jest uchylona, to było dla mnie wszystkim w danym momencie 7 dni wysiłku, bo zanim dojechałem, to był 7 dzień 6 zamykaliśmy, 7, 7 dnia prawie 10 kg, 7-8 kg zjazdu w ciągu tego tygodnia z wagi. A finalnie radość na gębie, banan i zadowolenie z tego, że udało się za pierwszym razem przejść selekcję do gromu, gdzie jakiś czas temu to był dla mnie wymiar lotna Marsa Kosmos i niemożliwe, więc tutaj droga otwarta. I teraz po takich szybkich jakby etapie, bo to już jest jeszcze ostatni okres w lublińcu. Sytuacja była tak skrajna, że nawet postanowiłem podejść do selekcji do żandarmerii, do oddziału specjalnego, bo kolega przez taki etap dostał się do gromu. Zwyczajnie żandarmeria miała tą możliwość wchłaniania ludzi z Lublińca do siebie, do, w ogóle z innych jednostek, bez, żadnego, bez żadnej dyskusji, bo ministerialnie było to przenoszone, więc poszedłem jeszcze w międzyczasie na pewien etap selekcji do, do żandarmerii. E, przeszedłem tą selekcję oczywiście. E, w żandarmerii pytano mnie, czy mam selekcję do gromu. Odpowied oczywiście odpowiedziałem, że tak, ale to nie jest finał, bo finałem jest tego, że były zapytania, bo już w 93 po selekcji jesienią mogłem iść do e, gromu. Z tym, że tak jak powiedziałem, pan Jot e, Jania, te, wtedy ówcześniej chyba podpułkownik, e, nie wyrażał na to zgody. Byliśmy nieodłącznym elementem. W jego układance, i, i, i po prostu nie było szans. Pojawiła się szansa w 2004 na wyjazd do Afganistanu, jednak po pewnych perturbacjach pojechała inna sekcja i 2005 rok wyjazd do Iraku misja 6 miesięcy luty. Była pełna obaw, bo przeszło nas już w międzyczasie bardzo dużo osób do gromu, i czy się uda w ogóle otrzymać to przeniesienie. Po mnie to już były dwa zapytania, a jeszcze teraz Irak i niewielka niewiadoma. W trakcie w Iraku wykonywania zadań różnych, bo żeśmy wykonywali zadania rozpoznawcze, zadania konwojowe, zabezpieczaliśmy dowódcę kontyngentu, wtedy generała Skrzypczaka, w różnych elementach jego działalności. Działałem też w al -Kut, jeśli chodzi o szkolenie Sił e, irackich. E, współpracowaliśmy z wojskami, czy to ukraińskimi, czy, 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 czy bułgarskimi, czy, czy innymi, e, a amerykańskimi, wtedy to byli EODI. E, często jeździliśmy na tak zwane eliminacje składów amunicji. E, działaliśmy w formule takiej, że też realizowaliśmy zadania poprzez to, że e, zatrzymywaliśmy tak zwanych talibów, w celu po prostu eliminacji zagrożenia. Były to zadania rozpoznawcze. Byłem też w tym czasie snajperem, strzelcem wyborowym. Tajniki strzelectwa, tajniki strzelectwa wprowadzał mnie wtedy kolega z kawalerii powietrznej do dnia dzisiejszego. E, utrzymujemy kontakt na mało tego jesteśmy wspólnikami już teraz w firmie. Więc e, uczyłem się nowego nowego, e, nowego warsztatu. E, uczyłem się też warsztatu od e, fajnego zajebistego człowieka jakim był kapitan jest kapitan przepraszam jest kapitan e, e, dziki, tak zwany, nie będę mówił nazwiska, każdy będzie go kojarzył. On też mnie wprowadzał w te tajniki strzelectwa precyzyjnego, snajperskiego, bo się okazało, że jak będę realizował zadania w Iraku, to będę też posiadał broń. Precyzyjną typu SACO TRG-42, i będę miał za zadanie zrealizowanie pewnego elementu zadań, które będą wiązały się z zabezpieczeniem, z utrzymaniem albo kontrolą w strefie, i tak dalej. A okazało się, że moje pojęcie na ten temat jest jako takie. Więc, mając to przeświadczenie i świadomość, Podjąłem to wyzwanie uczenia się i możliwość uczenia się, nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy to realizowali, a przy okazji poznałem nową dziedzinę strzelectwa jakie jest strzelectwo precyzyjne. No i tyle. Co do Iraku, wyczekiwanie, cały czas element obawy. Kontakty, nowe, nowi ludzie, nowe, nowe doświadczenia, e, przemieszczenia, rodzaje pracy, współpraca z lotnictwem, super chłopaki, e, działanie na śmigłowcach, e, elementy... Tak jak powiedziałem, wcześniej współpracy, przeciwdziałania, likwidacji, tutaj były przypadki, incydenty, kiedy po prostu zwyczajnie realizowano zamachy na nasze konwoje, wsparcie tych konwojów, wsparcie też jednostek i formacji tzw. wojsk sprzymierzonych. Amerykanów, kiedy na nich wykonano zasadzkie. Pamiętam jak dziś wtedy kamera przestrzelonego ID-kiem, typ, takim typowym DPID-ładunkiem, gdzie, gdzie po prostu doszło do incydentu. Sytuacje kryzysowe, kiedy podczas wykonywania akcji wóz rozpoznania wywrócił się do kanału, które były wszędobylskie, jeśli chodzi o Irak i tam e, utopiła się załoga właśnie tego pojazdu, e, sytuację Friendly Fire, gdzie, gdzie doszło do incydentu, kiedy zginęli żołnierze e, bułgarscy e, wjeżdżając w strefę działania kolumny wojsk sprzymierzonych, ale nie byli oznaczeni i dostali po prostu ogień swoich, blue and blue. Także bardzo dużo incydentów, bardzo dużo nowych e, jakby doświadczeń. E, pogląd na tą całą sytuację, gdzie widziałem te tysiące, dziesiątki, e, tysiące, może nie tyle tysiące, ale e, dziesiątki transportów, a tysiące sprzętu, który się tym przetaczał, cały do Iraku. Pierwsza, ko, pierwsza konfrontacja, właśnie żołnierza, który po iluś latach Zwyczajnie tego szkolenia w kraju ma możliwość skonfrontowania tego z rzeczywistością tam na, na, na teatrze działania. Oczywiście, może nie zawsze w bezpośrednim kontakcie, oczywiście może nie zawsze w tym wymiarze face-to-face, face, ale w wymiarze takim, że po prostu mamy konkretne zadania, realizujemy je i, i co dalej, jakie realizujemy, w jakim wymiarze. Też. Wiele banalnych rzeczy, takich jak nasze wozy bojowe typu, Hammer, typu Honker, i, i po prostu ich śmieszne opancerzenie, i śmieszna, śmieszna jakość, albo wymierność taktyczno-bojowa bo spotykaliśmy później te honkery e, po incydentach ID e, i widzieliśmy po prostu jak zwyczajnie one wyglądają e, po takim incydencie co się z nimi dzieje a przede wszystkim wyobrażenie o tym jak e, i co się dzieje z ludźmi którzy byli w środku także, także tutaj obraz rzeczywistości był okrutny ale trzeba było sobie z tym poradzić e, tak jak powiedziałem mieliśmy taki sprzęt taki mieliśmy zadanie trzeba było wykonać. Później dostawaliśmy pojedyncze egzemplarze Hammerów, ale to też były jedynki, więc one też nie były to jakoś super wytrzymałe na tak zwane oddziaływanie ładunków, ale tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś dostał, to ta, ta, to auto było dedykowane do konkretnych zadań i ono wiele razy skupiało jakby się w tym elemencie wykonania przetransportowania kogoś VIP-a lub kogoś innego a nie przemieszczania się stricte tylko z, z żołnierzami czy w formule tylko w, w, pomocy w wykonaniu e, konkretnego zadania tylko było dedykowane mówię dla generalicji dla ludzi, dla e, VIP-ów, dla, dla kogoś kto przyjechał i, i mieliśmy ich przetransportować z punktu A do punktu b tak to się działo. Także rzeczywistość jest jaka jest i co? I w pewnym momencie dostajemy informację, że przychodzi rozkaz. Przychodzi rozkaz, w którym okazuje się, że jest cały skład ludzi naście osób, wtedy było około 17 osób do przeniesienia do Gromu. I w Wyczekiwanie, ja jestem tu, rozkaz jest tam, decyzje zapadają tam, co będzie jak przyjadę, jak wrócę, czy ja dalej będę brany pod uwagę o tym przeniesieniu. Zadania trzeba było wykonać, nie było zmiłuj, trzeba było do końca zostać na misji. Wyczekiwanie tak jak na beczce prochu, ale okazało się, że ludzie zaczęli być sukcesywnie przerzucani, przenoszeni do firmy, do gromu. No i przychodzi ten okres, kiedy kończy się misja. Lipiec 2005 roku wracam do kraju. Szybka komisja, czyli szybkie badanie i sprawdzenie stanu zdrowia. Element wykorzystania urlopu, który mi się tam obligatoryjnie należał i sierpień 2005 jestem już w firmie w gromie. Mega Frajda, mega, mega doświadczenie. Przede wszystkim to, że udało mi się zrealizować to, o czym marzyłem. Eee, wrzucam taką szybką. D, taki, taką dygresję, że po prostu zwyczajnie udało się, udaje mi się realizować pewnego rodzaju etapy. E, I to był taki wymiar, że e, kiedy podjąłem decyzję o selekcji, było to podejście jeden raz. E, oczywiście e, zaangażowanie, pełne zaangażowanie, pe, pe, pełną parą do przodu. I teraz, gdy już tutaj przyszedł ten etap e, świadomości, że jestem przeniesiony, już jestem w firmie, to nic innego nie człowiek sobie nie wyobrażał, jak tylko zrealizować e, właśnie dany dane, dane, dane cel i realizować dalej się już poza e, formacją e, pierwszego pułku komandosów, wtedy w Lublincu i realizować swoje plany i cele. To też jest taka następna dygresja, to nic by się nie odbyło bez e, wsparcia moich bliskich. To, co powiedziałem wcześniej. E, kobieta, która mnie odprowadzała, była ze mną e, od jakiegoś czasu, została moją żoną. Kobieta, która mnie odprowadzała, Gosia, urodziła mi dziecko, i to da, dawało mi impuls do tego, żeby iść do przodu. Dziecko dało mi impuls do tego, żeby przejść selekcję, przez to, że. Po prostu dedykowałem nikoli ten etap właśnie tego mojego sprawdzenia, tego wyzwania. Dedykowałem jej maleństwo, bo urodziła się miała roczek i powiedziałem, że robię to dla niej. Budowało mnie to na tyle mocno, że spowodowało, że ta selekcja, po prostu no, można powiedzieć, przebiegłem ją, udało się ją przejść zwyczajnie bez żadnych problemów. Mimo, że stopy były zaorane, mimo, że człowiek był odwodniony, mimo, że gdzieś tam fizycznie można było powiedzieć sobie dość, e, głowa parła do przodu i to było zajebiste. To było coś, co powodowało że człowiek nie widział innego celu, jak właśnie finał tej selekcji. Oczywiście na selekcję wpływa wiele innych czynników zewnętrznych, czy choroba, czy kontuzja, inna mocna, czy coś w tym stylu, co ode mnie nie zależy, ale jeżeli tutaj, jak tutaj nie, w tym momencie, kiedy nie występowały te czynniki zewnętrzne, po prostu szedłem parłem do przodu. No i finał jest taki jaki jest, że że 2005 rok sierpień jestem w gromie e, dowiaduje się co jak e, zaczynam dostawać informacje a przede wszystkim jeszcze po otrzymaniu informacji wcieleniu w strukturę tak dalej Eee, nikt mi nie zabrania eee, świadomość tego, że byłem na misji powoduje, że jeszcze dostaję kilka dni urlopu po to, żeby przeprowadzić rodzinę do Warszawy, bo na początku mieszkaliśmy w Lublińcu, myślałem, że ten etap Lublińca będzie dłużej trwał okazało się, przemyślałem sobie to po prostu nie było sensu, wynająłem mieszkanie udało się wynająć mieszkanie przeprowadzić rodzinę w ciągu dwóch tygodni do Warszawy i w październiku początek października dokładnie etap kursu podstawowego. Miałem bardzo duże szczęście, bardzo duże szczęście, że od razu zostałem zaplanowany do kursu bazowego. Od razu zostałem przyłączony do tej grupy, która właśnie da realizować kurs bazowy, bo wielu ludzi, wielu moich kolegów, bardzo bliskich, z którymi byłem w Iraku, ten kurs bazowy realizowali za rok. Ze względu na to, że wtedy bardzo duża ekipa ludzi się przyniosła i nie można było zrealizować pełnych, z pełnego składu kursu bazowego, tylko zwyczajnie osoby, które zostały dedykowane. Ja miałem to szczęście, tak jak powiedziałem, to szczęście mi cały czas towarzyszyło. Szczęście mi towarzyszyło w wielu aspektach, bo w Lublińcu jeszcze będąc miałem incydent, incydent ratowania się na spadochronie, zderzyłem się zwyczajnie w powietrzu z kolegą tam wyszliśmy bez szwanku, tam udało się przeżyć miałem wiele incydentów nurkowych, o których wcześniej nie mówiłem, bo po prostu zanudziłbym Was może, albo zająłby nam tutaj to nasze, nasz, nasz wywiad do rana cały ten czas bo takie incydenty się zdarzają, po prostu człowiek podejmuje pewnego rodzaju ryzyko nurkowanie solo, które mnie kręciło i wielokrotnie nurkowałem w morskim oku w dolinie pięciu stawów. Podejmowałem to ryzyko nurkowania solo, ale też sytuacje, które miały tam miejsce, nurkowanie z kolegami na sprzęcie, które po prostu Dopiero pojawiał się takim bardzo mocnym wachlarzem sprzętu technologicznie rozwiniętego, i wielokroć, zdarza, wielokroć zdarzały się incydenty, kiedy na przykład ktoś miał zbyt mało czynnika oddechowego, bo dekompresja, za, która po prostu trwała, była zbyt długo. I musieliśmy wychodzić na tak zwanej e, wspólnym sprzęcie, wspólnych butlach z kolegą, bo, bo taka, taka za, zaistniała sytuacja. Albo incydenty, kiedy po prostu sprzęt był niedostosowany, bo był od kolegi, bo był pożyczony, bo był nowy, bo był fajny i wyrzucenie, albo, albo y, aspekt wyrzucenia nurka na powierzchnię też ratowałem się w taki sposób, że po prostu zwyczajnie chwyciłem się kamienia po to, żeby ze sprzętu, z kombinezona suchego z y, skafandra suchego wy, 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 wyrzucić to powietrze, nadmiar powietrza, bo nogi dostały y, powietrza, zrobiły się balony i, i nagle chciało je wyciągnąć takie fajne różne y, rzeczy, które człowieka przede wszystkim y, uczyły E, uczyły pokory, e, uczyły pokory do żywiołu, uczyły pokory i świadomości i rozwijały pogląd, co wiąże się z tym, że to zaszczepiło mega e, chęć poznawania wielu rzeczy we mnie i dalej powodowało, że człowiek chciał się rozwijać. E, tak też się stało w firmie, tak też się stało po przeniesieniu, tak też się stało podczas e, rozpoczęcia kursu bazowego. Dlaczego? Bo, bo kurs bazowy to jest zupełnie życie od nowa. No i kurs podstawowy to zupełnie nowy etap, bo tutaj e, zaczynaliśmy praktycznie od zera. To była unitarka miesiąc czasu, to było przedstawienie człowiekowi e, przedstawienie człowiekowi świadomości, że my to, co robiliśmy do tego momentu, to oczywiście super, ale to nie jest wyznacznikiem niczego. E, w tym w czasie, kiedy weszliśmy w element kursu realizacji bazy, dopiero będziemy pokazywać się jako ludzie, będziemy dali możliwość się poznać, będziemy dali możliwość się sprawdzić i tak dalej, więc uświadomiono nas, że jest to etap, zaczynamy od białej karty i realizujemy zadania, które po kolei będą narastały. Tak jak powiedziałem, pierwszy miesiąc to szkolenie bazowe można powiedzieć, pod namiotami, spaliśmy tak jak się śpi na poligonie, zostaliśmy ogoleni, ostrzyżeni do, do, do gołych głów można powiedzieć, myliśmy się w zimnej wodzie, była zaprawa, było wszystko, żeby nam pokazać, że te nasze buńczuczne, te nasze takie wow, czy kim by my nie jesteśmy po iluś tam latach, bo u mnie to już było... Około, e, około 12, lat, e, 12 lat służby. Także, także to już, już był etap, gdzie ja już miałem wypracowany i pewien pogląd, i pewne doświadczenia, i misja w Iraku. No i się okazało, że, że zaczynam zapisywać swoją historię od nowa. E, no i ta historia zaczęła się zapisywać. E, szkolenie bazowe, unitarka, później szkolenie. Z taktyki zielonej, przepracowanie tych etapów, tych elementów, tych zagadnień. Teoretycznie było mi łatwiej, bo już miałem świadomość. Lubliniec na tym bazował, więc tutaj nie było jakby mocnych problemów, ale zawsze to były procedury, które funkcjonowały w firmie, w gromie, więc ja musiałem się nauczyć żyć, pracować i funkcjonować. Rytmem, który jest w firmie. Kolejne etapy to strzelanie, działanie i, i inne zagadnienia związane ze specjalizacją, potem te wszystkie elementy nawigacji, potem te wszystkie elementy planowania, też, bo to też kolejny etap. No i kolejny etap, który już był mocnym etapem, który już powodował, że trzeba było Odkrywać te karty na nowo, zupełnie nowe, to etap czarnej taktyki, czarnej taktyki która była naszym, naszą Biblią, jeśli chodzi o działanie, poznawanie i wdrażanie nas w nową specyfikę pracy. Był to trudny etap. Był to etap wymagający. Do tego dochodziły etapy wspinaczki, zjazd na linie, elementy wysokościowe, tak zwane. Do tego dochodziły etapy pracy na ładunkach. To, co ja miałem w elemencie prostych, element prostych zagadnień w Lublińcu, tutaj to było rozwinięte, robienie ładunków do torowania przejść tak dalej, tak dalej. To wszystko wiązało się z zagadnieniami wdrażania nas w strukturę działania, jeśli chodzi. O grom. No i ten cały czas etap sprawdzania. Sprawdzania przez łącznie 13 miesięcy, bo kurs podstawowy, jeśli chodzi o mój rocznik, trwał 13 miesięcy. Nie wiem dlaczego po prostu tak został zaplanowany. Co miesiąc mieliśmy sprawdzian z WF-u, co miesiąc mieliśmy kontrolne sprawdziany z zagadnień, które żeśmy realizowali. Medycyna, nie medycyna, taktyka, nie taktyka, zielona, nie zielona, różnego rodzaju formy sprawdzianów z wiedzy teoretycznej, praktycznej, mające na celu po prostu cały czas wypracowanie światopoglądu o nas, o osobach, o człowiek, o ludziach. O tym, kto jak reaguje, działa i jak przyswaja sobie materiał. Też, była sytuacja, też były sytuacje, gdzie była tak zwana współpraca grupowa, i jeżeli ktoś nie odnajdywał się w tej współpracy, jeżeli ktoś nie był do współpracy. To zwyczajnie było bezwzględne takie kryterium, gdzie my typowaliśmy człowieka, który po prostu ma zwyczajnie odpaść ze składu, poprzez to, że nie mogliśmy nawiązać z nim współpracy. On nie, nie, nie realizował wspólnie działań, był pewnego rodzaju odludkiem, indywidualistą, którego nie szło w Drożyć w tą specyfikę pracy Timu i nie odnalazłby się w pracy w grupie. Więc bezwzględne typowanie, które powodowało, że każdy z nas czuł ten oddech na plecach, że jeżeli coś skrzanie, coś zepsuje, coś, gdzieś coś nie zagra, to zwyczajnie to może mogę być ja. Więc tutaj nie dość, że sprawdziany, egzaminy co miesiąc z różnego rodzaju dziedzin. To jeszcze ten tak zwany oddech kolegów na plecach, że jeżeli będę nie do końca po ich myśli. To się okaże, że po prostu padam z gry i, i z teamu, i z grupy, bo tam żeśmy funkcjonowali w grupach, w teamach, które były podzielone. Przejmowaliśmy również odpowiedzialność na jakiś czas na te teamy, dowodziliśmy nimi, zarządzaliśmy, realizowaliśmy zadania, planowaliśmy, uczyliśmy się planować. Były elementy medycyny, działania później, tak jak powiedziałem, elementy czarnej taktyki, zagadnienia taktyki, różnych rodzajów wejść, podejść, działania w Mieszczeniach realizacji, tak dalej, tak dalej. I wszystko to było jakby obserwowane przez naszych instruktorów. Kolejny bardzo mocny etap to jest mocny etap działania na obiektach wodnych w naszym w naszej, naszej oddzia naszym oddziale na, na, na Westerplatte gdzie po prostu zwyczajnie tam pojechaliśmy realizować zadania wodne i tam znowu byliśmy poddani tym e, obserwacjom i, i nauce e, sprawdzianowi, e, nauce działania na, na, na statkach, na platformie e, w sferze, strefie przybrzeżnej e, realizowaliśmy różnego rodzaju e, procesy szkolenia no, i, i, i tyle. Nauka działa wchodzenia po speleo, nauka stawiania drabinek, podpływania do, 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 do jednostek, które były zakotwiczone, za zacumowane, działania na samych jednostkach, desantu ze śmigłowca na obiekt pływający. Także bardzo dużo nowych rzeczy, które po prostu no, mówię, mega rozwinęło mnie świadomość, pogląd, horyzonty, to wszystko. Tak jak w Lublińcu w pewnym sensie czułem się taki zaszufladkowany tunelowo, tunelowe myślenie, tak, w perspektywie firmy, ten element tunelu, horyzont się rozszerzył i trzeba było patrzeć w bardzo szerokiej perspektywie na wszystko, bo, bo nie ograniczano nas w toku myślenia. To przejawiało się później już w dalszym działaniu, kiedy wyjeżdżaliśmy na misję i mieliśmy za zadanie zrealizowanie swojego elementu zadania, które mamy do wykonania. I ja przedstawiałem tą, ten wariant, a dowódca go akceptował lub wybierał wariant lepszy, bo mogły być warianty lepsze, o czym opowiem później, jak już byliśmy na misjach. Także tutaj naprawdę ten świat przewrócił się dla mnie do góry nogami. Mega cieszyłem się, że, że mogę realizować coś takiego, ale to też nie odbywało się bez potknięć, bo były pewne konkretne wytyczne. Kiedyś na przykład były wytyczne poruszania się w parach, ja za inicjatywą naszego szefa miałem po coś się udać, i się okazało, że dobra, dobra, idziemy tak dalej. I poszedłem za nim, nie wziąłem swojego człowieka, swojej pary, tak zwanej. Zobaczył mnie dowódca, zobaczył, że jestem sam. No i była krótka decyzja, co dalej ze mną. O tyle się to wszystko dobrze dla mnie skończyło, bo zwyczajnie instruktorzy Poddawali nas bardzo surowym kryterium. Udało mi się przebrnąć do tego etapu. To już był kolejny rok, bo jak powiedziałem, kurs zacząłem w 2005 w październiku, więc to już był 2006 wiosna. Bez żadnych takich bardzo mocnych potknięć, czy też potknięć, które by wpłynęły na moj, mój status bycia tam. Więc się wstawiono za mną, dano mi szansę, dostałem żółtą kartkę że jeżeli jeszcze raz cokolwiek odstawię, to po prostu spadam z kursu. No i dzięki temu zostałem na tym kursie i dalej, dalej go realizowałem, ale tak jak powiedziałem, każdy z nas był poddawany obserwacji presji 24 na dobę, bo zwyczajnie ten, to szkolenie, ten kurs miał takie zadanie, żeby nas sprawdzać. I też by się wydawało, że w momencie, kiedy dojdziemy do tak zwanego ściany, ba, finału tego kursu, będziemy przeszczęśliwi, bo skończymy nasze szkolenie podstawowe, staniemy się pełnoprawnymi szturmanami, dostaniemy się na oddziały, będziemy już teraz szaleć, wariować i działać, i tutaj będziemy wow, super komandosi, a się okazuje, że wchodząc w strukturę oddziału, dalej jesteśmy obserwowani, dalej jesteśmy jakby pod pewnego rodzaju presją i kontrolą, czy, czy potrafimy się na tym danym oddziale sprawdzić. I łącznie, tak jak zacząłem szkolenie w 2005 roku to presja właśnie tego, tego, tej oceny zeszła do mnie, ze mnie, przepraszam, dopiero gdzieś w 2008 roku po powrocie z drugiej misji. Pierwsza misja to jest 2007 rok, zakończenie kursu w 2006 jesienią. W listopadzie dokładnie otrzymałem szary beret i zostałem pełnoprawnym Szturmanem. Precha, która znowu gdzieś tam wcześniej mi towarzyszyła, to się okazało, że zostałem wezwany do dowódcy zespołu bojowego, a wtedy jeszcze Oyama. Okazało się, że dostaję propozycję objęcia stanowiska, ale pada komenda krótka. Młody nie spierdą tego. Więc. To było taka, taka, taki, takie hasło, które uświadomiło mi, że jestem na oddziale, już jestem na oddziale, jeszcze nie ma kur końca kursu, ale już dostałem propozycję wejścia w strukturę sekcji oddziału bojowego. Ale nie mam tego spierdolić, nie mam tego zepsuć. Czyli. Przez czas, okres do końca kursu idę na pełnym gwizdku. Jest to mega trudne, dlatego że człowiek e, chciałby już tam być, chciałby już tam działać, a to się okazuje, że jesteśmy teoretycznie na wyciągnięcie ręki, a, a te małe potknięcie, czy jakieś potknięcie, które będzie decydujące, może nam po prostu tą, tą nadzieję, tą szansę zabrać. Więc, e, więc tutaj jest naprawdę duże obciążenie, przez co nie, to mówię, no, Cały czas gdzieś człowiek czuł z tyłu ten podmuch, to, ten oddech, ten oddech niepewności, ten oddech strachu. Udało się. Udało się, tak jak powiedziałem, zaliczyliśmy egzaminy w pełne, pełne taki wymiar egzaminów w październiku, listopadzie. Przeszliśmy ten etap i zakończyliśmy etap kursu podstawowego. I dostałem się, dostałem się na pierwsze moje stanowisko. To był operator w sekcji szturmowej. Kierowca miałem za zadanie działać na pojeździe, odpowiadać za przetransportowanie mojej sekcji. Dostałem pojazd, dostałem, byłem też, tak jak mówię, szturmanem, operatorem. Byłem też po części, bo, bo jeszcze wtedy nie zrobiłem kursu specjalistycznego bridżera czyli nie byłem tym typowym brydżerem takim skwitem, tylko byłem brydżerem który był kandydatem miałem kolegę który mnie wprowadzał w te tajniki torowania przejść działania na sprzęcie wyłomowym na sprzęcie mechanicznym realizowania pracy na ładunkach w takim specjalistycznym temacie także Mega oddech, a zarazem, e, tak jak powiedziałem, mega jakby też obawy, żeby się sprawdzić w danym miejscu, czyli nowi ludzie, nowa ekipa, nie już koledzy, którzy ze mną służyli w Lublińcu, tylko nowa ekipa, bo to byli ludzie już starzy szturmani, którzy przeszli Irak, przeszli Zatokę, którzy mieli już doświadczenie bojowe i, e, i ich ocena była krótka. E, tak jak powiedziałem, tym dopiero młody zapisujesz swoje karty historii. E, nie będzie tak zwanej, tak jak teraz przy, e, jest to motto e, Fundacji Sprzymierzeni z Grom, e, nie ma stop klatki, po prostu jedziemy. Je, jedziemy. No i co? Mamy listopad i świadomość e, tego, że jestem. I przychodzi czas na pierwszą misję, przychodzi czas na element pierwszej misji, ale to wszystko znowu to jest etap, który napędza, który oczywiście stymuluje człowieka do działania, który nakręca, który daje energię, power, ale znowu jest ten element, który buduje, który daje siłę i który daje wytrwałość, to jest rodzina. Dla mnie była to rodzina, dla mnie to była żona, to było dziecko, to była córa, która po prostu za każdym razem, kiedy wchodziłem do domu witała mnie. To była kobieta, która czekała, i jak trzeba było po prostu pogadać o trudnych momentach, to, to zwyczajnie była ze mną. No i tyle, bo, bo tak szczerze mówiąc, patrząc z perspektywy, to można mieć masę wspaniałych kierunków i pomysłów. Ale kiedy coś się wali na łeb, a waliło się nieraz, bo człowiek miał po prostu dość, to trzeba mieć też ten element po prostu wsparcia i tego oddechu, tej zwyczajności, takiego spokoju, który po prostu w domu budowało, budowaliśmy od dawna i po prostu w, to, w tym domu był ten spokój, była, był, to, był ten moment na wytchnienie bo firma zawsze była na pełnym, pełnym gwizdku. Tam nie było zmiłuj się. Jeżeli ktoś odpuszczał, to to znaczy, że to nie jest ten etap. I wspominając o tym etapie selekcji przez jeszcze jakiś czas, okres, to wielu z nas skończyło kurs, ale niewielu, albo może nie tylu, ale część z nas nie ostała się w sekcji, część z nas nie ostała się na oddziale nawet. Bo po prostu zwyczajnie ten oddział ich, przepraszam za to się nie wypluł. Jeżeli się nie sprawdzili w sekcji, jeżeli się nie sprawdzili na oddziale, to zostawali wypluci, zostawali wyeliminowani z funkcjonowania oddziału. I to było bezwzględne, ale to było jedyne w swoim rodzaju. Chcesz się dostać do gromu? Selekcja dwa razy w roku. Chcesz walczyć? Chcesz być naj... Musisz zasuwać, działać, dawać z siebie maksa. No i mamy pierwszą misję 2007 rok. Zanim jeszcze był nastąpić ma ten wyjazd, to był czasowy okres przygotowania. Wtedy czas przygotowania trwał około 5 miesięcy. Tak mocne 5 miesięcy. Realizowaliśmy go w wymiarze takim, że to były tak zgrupowania poligonowe, jak były też zgrupowania. Na miejscu realizowanie takich zadań związanych z działaniem w formie teren górzysty, teren przygodny, nie tylko realizacja i treningi na obiektach, budynkach. Takim przykładem były zadania realizowane w górach, chociażby karkonosze, kamieniołomy, które odzwierciedlały jakąś formę tak zwanego działania na pod kątami ostrzału i treningu ogniowego związanego z tą formułą desantowania ze środków lotniczych na linę jak też normalnie z przyziemienia e, przemieszczania się szykami patrolowymi jak też funkcjonowania i działania na przykład w strefie górzystej e, praca na, lub poruszanie się na nawet takim, 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 takim środku jak narty turowe gdzie miało to za zadanie przygotować nas do realizacji zadania gdyby trzeba było przemieścić się Właśnie w tej formule, w celu powiedzmy, wykonania jakiegoś tam zadania, jakiegoś tam celu w strefie Afganistanu. Także tutaj perspektywa i przekrój przygotowań bardzo w szerokim kącie. No i wyjazd, wyjazd. Wyjazd, który nastąpił w połowie lipca. Tutaj przed tym wyjazdem jeszcze był taki incydent, pamiętam jak dziś, ja specjalnie też zaznaczę go, bo przygotowywani byliśmy z tego działania, specyfiki poruszania się jako kierowca w formule Hammer, tutaj pojazd nowy, dla mnie nowy, niespotkany wcześniej, w sensie takim, że nie jeździłem nim wcześniej, bo może tyle, że w Iraku widziałem, nie miałem okazji pracować na nim, a raczej jeździłem naszym honkierem, więc tak to, tak to wyglądało, Skorpionem. Tutaj już dostałem swojego hamera, miałem mieć go na wyposażeniu, miałem realizować zadania na nim, miałem przygotować go pod, pod funkcjonowanie tam i dla ludzi, którzy będą ze mną współdziałać, dla mojej ekipy, Paki. No i właśnie ta sytuacja, gdzie tutaj mamy jakieś tam szkolenie, przyjechali instruktorzy nasi w formule instruktorów, i wyjazd do Afganistanu, i praca na hamerze, praca przy hamerze. Poznawanie jego słabych, mocnych punktów. Miałem na to dwa tygodnie, bo ekipa przyjeżdżała pod koniec lipca, początek sierpnia, a ja jeszcze wcześniej, wyjeżdżając dwa tygodnie wcześniej, miałem możliwość zapoznać się z tym pojazdem i przerobić parę rzeczy, które pozwoliły mi na to, żeby po prostu płynnie działać i realizować zadania. Potem misja sama w sobie w większości patrolowa w większości w terenie. Poznawanie specyfiki gór Afganistanu, terenu, e, przygranicznych stref e, Afganistan-Pakistan. E, bardziej, tak jak powiedziałem, ta, ta rola patrolu, rola terenu, sprawdzenia, kontroli, e, wykonywanie checkpointów, kontrola przemieszczających się pojazdów, kolumn. E, realizacja oczywiście zadań na obiektach, ale w dużo mniejszym stopniu niż. To nastąpiło w późniejszym czasie, okresie, kiedy byłem na późniejszych misjach. Forma jakby też działania w elemencie obserwacji, forma też w elemencie wsparcia lokalnych sił policyjnych, Straży Granicznej. E, razika, chociażby to przywódca, albo też dowódca e, policji e, służb, ce, służb takiej granicznej, e, która opowiem o przygodzie, o, o sytuacji, może nie przygodzie, ale sytuacji, która miała miejsce w drugie, na drugiej misji. E, także to wszystko wiązało się z tym, że po prostu ta pierwsza misja e, troszeczkę wybiegała spoza szablonu ram naszych działań. Ale, ale była taka jaka była, działaliśmy w takiej formie, jaki jakiej działaliśmy. Fajnym takim akcydentem i incydentem w tym układzie był wyjazd do Kabulu. Sytuacja taka, że mieliśmy wesprzeć siły, środki ochrony ambasady polskiej, przez co też jakiś czas Byłem w Kabulu, w stolicy. Realizowaliśmy tam zadanie ochrony ambasady, ambasadora w czasie realizacji jego zadań. Były to takie dwie tury po dwa tygodnie. Było także fajna, fajna, fajne nowe doświadczenie. Przede wszystkim duże miasto, kraj Afganistan, Kabul, możliwość zobaczenia, zobaczenia tego na własne oczy. No i tyle, no i tutaj zapoznanie się jakby ze strukturą też baz w Kabulu, funkcjonowania tam sił i koalicji, to też, jest, to też było ciekawe doświadczenie. Powrót później do Kandaharu, do, 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 do naszych, naszych sił. I, I kończenie powolutku misji tej pierwszej. Kandahar też się charakteryzował tym, że mieliśmy okazję zobaczyć, być nieopodal tak zwanej dużej bazy szkoleniowej Bill na Tarnaku. Tam też realizowaliśmy zadania szkoleniowe, strzeleckie, gdzie treningi strzeleckie, gdzie po prostu wyjeżdżaliśmy całym konwojem, bo, bo niestety, niestety był to zapalny teren, bardzo, bardzo jakby w tym elemencie przyjazny właśnie Bill Ladenowi, no i ataki na, na nas i na, na siły koalicji następowały dosyć często, więc nie, ma, nie było czegoś takiego, nie było mowy w ogóle o czymś takim jak pojedyncze poruszanie się pojazdów, jeśli chodzi o, o, tą, o tą formę wyjazdu poza bazę. Do kraju urlop, no i co się okazuje? I okazuje się, że e, tworzona jest kolejna misja wyjazd, bo teraz już teraz w tym czasie, kiedy my wróciliśmy, była woda, był oddział z wody. No i przychodzi kolega i pyta się: Lasek, czy chociażby nie zgłosił się na tak zwanego rezerwowego, bo powiedzmy, no, jest tam taka kwestia, i tak dalej. Ja mówię, kurde, wiesz co, Kobita mnie zabije, bo wróciłem niedawno, nie było mnie pół roku. Wcześniej przygotowania, czasowy okres przygotowań 5 miesięcy. E, mocno, intensywnie, tak jak cały czas mówię, tam cały czas była pełna stymulacja e, i ja mówię, znowu za 5,5 miesiąca wyjeżdżam. No, daj mi przemyśleć. Okazało się, jak się okazało, no, stało się tak, jak się stało. Wyjechałem dosłownie po niecałym pół roku znowu na kolejną misję. 2020. 8 2009 Ta misja to misja współpracy Lublińca i Formozy i nas czyli troszeczkę miksowana misja ale też misja która dużo też wniosła nowego, nowego poglądu nowych nowe doświadczeń, bo tutaj mocno zacznie, zaczęliśmy współpracować z jednostką specjalną JTF jednostką bardzo doświadczoną, bardzo, bardzo na bliskim kontakcie z Deltą i Silami Jednostką, która dała też impuls do wdrażania nowych technik działania w strefie Afganistanu. Chodzi o jakby nasze doprecyzowanie, bo to, to nie znaczy, że my tego nie, nie, nie stosowaliśmy, nie działaliśmy w tej formule. Tylko chodzi o to, że po prostu wymóg i nasilenie intensywności działań w nocy był tak duży, że musieliśmy bardziej intensywnie i częściej wykorzystywać noktowizję niż normalnie. W większości były to działania wcześniej patrolowe, więc ja bardzo dużo jeździłem na noktowizji, przemieszczaliśmy się w patrolach, mniej żeśmy działali na obiektach pojedynczych. W drugim wymiarze, w drugiej misji zaczęło pojawiać się te oddziaływanie już w strefie obiektów. Więc ta noktowizja musiała być aktywowana troszeczkę w innej specyfice i bardzo fajnie, bo to znowu no, na następny pogląd, światopogląd i, i horyzont, otwarcie horyzontu na to, na charakter pracy e, w tej formule. Też nowe doświadczenia. Do ja nie byłem, jak powiem, mówię, tutaj akurat w zakresie Afganistanu i firmy specjalistą ze strzelań precyzyjnych, ale nawiązanie też przez naszych. E, snajperów kontaktu ze właśnie snajperami kanadyjskimi, którzy mieli bardzo duże doświadczenie i bardzo dużą wiedzę i, i, i też możliwości, perspektywa współpracy na ich poligonie w strefie Kandaharu. Udaliśmy się tam też któregoś razu, też był incydent, bo w momencie kiedy byliśmy u nich na ich obiekt, e, w ich pierwszą strefę wjechały pojazdy z ładunkami, doszło do... Do wybuchu do, zginęli tam ludzie, y, doszło do incydentu. My akurat wtedy podjęliśmy jakby gotowość działania w bazie, jeżeli doszłoby do prze, przerwania tej y, drugiej strefy ochronnej, ale do tego nie doszło, to zostało zatrzymane, ale był taki incydent, także, także były, była pełna przygoda. Jeśli chodzi o moje doświadczenia, to ja dzięki temu, że byłem y, właśnie w JTF-ie, rozszerzyłem swój światopogląd na i wiedzę na temat działania w strefie y, otwierania pracy, torowania, przejść na ładunkach bo mieli bardzo fajny poligon, mieli bardzo fajną infrastrukturę treningową przygotowaną. Tam też mieli mocny, fajny kompont Killing House, na którym żeśmy bardzo mocno trenowali i ćwiczyli, dzięki czemu mogliśmy jakby przerobić dużo rzeczy, przepracować dużo rzeczy, które w rzeczywistości mogliśmy spotkać w terenie, więc ja też jeszcze poza wysadzaniem, otwieraniem, oddziaływaniem, były też e, treningi e, przemieszczania, poruszania się po obiektach, odzorowanych, projektów e, rzeczywistych, w, jak to ma miejsce w, w strefie Afganistanu. E, kolejne doświadczenia, jeśli chodzi o moją działkę, może bardziej może e, związaną już teraz z rozminowaniem albo przeciwdziałaniem, to jest, to jest, e, to jest tak zwany element poligonu Palladyn. To jest taka, taka fo, formuła, formacja, która zbierała e, te wszystkie. Incydenty albo urządzenia, które miały, były wykorzystywane do rażenia sił koalicyjnych w Afganistanie. I my tam były takie centra potworzone. My tam mieliśmy możliwość przepracowania, bycia w tych centrach, przejścia, pewnego rodzaju szkoleń i zobrazowania nam, na czym rzeczywiście ci ludzie, ci talibowie pracują. Jak to jest realizowane, co używają, czy, czy na co ma, czego mamy się ustrzec. Dzięki czemu wyjeżdżając w teren, dzięki czemu pracując na obiektach mogliśmy po prostu przeciwdziałać takim incydentom. Takie miejsce miało, taki incydent miał miejsce właśnie w tym czasie w 2010 i później w 2011 chyba roku, kiedy zginął Miras, Miro z Lublińca. U nas był, był to właśnie element e, zasadzki, e, ale tak jak powiedziałem te, e, cały pakiet, ten cały pakiet doświadczeń e, pojawiał się co jakąś tam kolejną wizytę, trzeba było go uzupełnić, trzeba było go e, poznać. Zapoznać się z nim w celu po prostu, zwyczajnie tego, że mogliśmy przez to wyjść cało z różnego rodzaju opresji. Misja 2008 przebiegła bez, może nie tyle spektakularnych incydentów, bo doszło do do przykrego incydentu, kiedy na naszej operacji wspólnej z Lubecją i z Formozą zginęli policjanci. O tyle dobrze, że nie byli to nasi ludzie, ale każda strata ludzi i koalicji, którzy współpracują, jest stratą. E, wjechali chłopaki na, na id wjechali na minę, e, po prostu zwyczajnie auto wyleciało w powietrze. I, i, I doszło do, do przykrego zdarzenia. Trzech ludzi wtedy zginęło. Pierwsza misja też mieliśmy incydent, tylko tak jak stosując, działając trochę niekonwencjonalnie, po prostu mieliśmy to szczęście, że ten ładunek wybuchł nam z przodu, zresztą mojemu koledze i i doszło do tego, że uszkodził pojazd, a nie uszkodził wewnątrz część, wewnętrznej części auta. Było to spowodowane właśnie tym, że działaliśmy niekonwencjonalnie. Było spowodowane to tym, że nie jechaliśmy po drogach, nie jechaliśmy do, wie, do wsi po drodze, tylko odwrotnie. Byliśmy w momencie, kiedy wycofywaliśmy się z tej wioski i z tych zabudowań, bo tam mieliśmy coś, coś nas niepokoiło, to dostaliśmy informację. No ale tak jak powiedziałem, wszystkie drogi albo duża część tych dróg była zaminowana. Tutaj wjechaliśmy tak, że pojazd został uszkodzony z przodu. Musieliśmy go po prostu zwyczajnie scholować po incydencie do bazy. Wiadomo, on się już później nie nadawał do użycia, ale, ale nie zginęli przede wszystkim tam ludzie. W tym drugim przypadku, kiedy w 2008 doszło do tego wybuchu, niestety ten pojazd wyleciał w powietrze. Tam, gdzie, gdzie, gdzie wyleciał, po prostu w tylnej części osi w przedziale zginęli ludzie, bo, bo, bo tam policjanci poruszali się na. Pace jeździli e, pick-upami, więc, więc tutaj doszło do, do, do tragedii, i tak to się też e, działo, niestety. Była to wojna wbrew pozorom, może nie tak jak teraz na Ukrainie, ale była to wojna, były to działania, były to przeciwdziałania, były to różnego rodzaju formy zasadzek, pułapek. E, 2008-2009 wracam do kraju. Jest trochę przerwy, bo realizuję. Kurs języka angielskiego to też daje mi trochę zluzować głowę, odpocząć, zostać z rodziną, pobyć w domu i nabrać sił. Trwa to około, około roku z roku, bo, 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 bo tak to jest. Czyli rok czasu jestem na miejscu. No i kolejne przygotowanie do misji 2021. 2021 to jest mocna misja, to jest jedna z misji, która, na której zrealizowaliśmy najwięcej zadań. Jeśli chodzi o moje doświadczenie, o, o jakby cały pakiet przekrój i, i realizację i pogląd. Jest to misja już w Gazni, przeniesieni zostajemy wcześniej oczywiście, ale ja byłem wcześniej dwa razy w Kandaharze. Chłopaki przenosili mi się do gazni. Później pojechałem bezpośrednio do gazni. I w gazni, mając swoją bazę, jest to baza naszych sił, realizujemy zamiar i realizujemy zadania, które wynikają już w nowym obszarze, w nowym strefie. Tam też wykonujemy zadania w różnych strefach, czasami przemieszczamy się, czasami jest to na miejscu, czasami jest to ileś godzin od, od bazy naszej stacjonarnej, czasami jest to lot, czasami jest to dojazd, ba, bardzo duży pakiet zadanie, różnej specyfice. Zadania miały charakter tak jak zatrzymanie, przejęcie jakiegoś elementu, schowka. Z ładunkami, z różnymi materiałami, które po prostu zwyczajnie e, służyły do e, realizacji pułapek i tak dalej, do, no, do zadań, które po prostu służyły do eliminacji zagrożenia i, i talibów. W międzyczasie, jeśli chodzi o ten 2009-2010 przed wyjazdem, no misję też realizowałem dużo zadań nurkowych, bo tak jak powiedziałem, e, specyfika. W w ogóle służby w grom to nie jest tylko misje, uwalnianie zakładników, elementy strzelania, bo, bo ktoś może powiedzieć, że tylko strzelaliśmy. Nie. Jeśli chodzi o zespół bojowy A, to charakteryzował się tym, że Oddział ma jakby wysprecyzowane zadania, podział ludzi na konkretne kierunki, żeby zrealizować zadania, które są mu wyznaczone. Ja miałem taki, 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 taką przyjemność i taki, taki jakby, taką możliwość służenia w tej, w tej, tej części, w tej, tej grupie, która była, która była podyktowana w góry, czyli dotorowania dróg i realizacji zadań w górach, jak też w obrębie wody, czyli z tych zbiorników, infrastruktury, obiektów wodnych. Wspieraliśmy też chłopaków z zespołu bojowego B. Często tam jeździłem, bo jak nie realizowaliśmy zadań taktycznych, treningowych na miejscu, to po prostu zwyczajnie przez swoją specyfikę i specjalizację y, Udawałem się do dowódcy, pytałem się czy, 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 czy po prostu y, mogę jechać do y, Gdańska, na, na właśnie do chłopaków do bazy, y, bo robią w tym czasie jakieś działania na E, obiektach wodnych. Bywało, że były organizowane całe wyjazdy naszego teamu e, i taki dwutygodniowy tour. E, realizowaliśmy w przekroju szkolenia od elementu wejścia na obiekty wodne, od elementu wejścia na okręty, statki, od elementu wejścia na jakąś tam. Infrastrukturę przybrzeżną, jak też prace na pontonach, ribach, żeby się z tym obyć, żeby nabrać szlifu, żeby, żeby się powiedzmy wdrożyć ponownie po jakiejś tam przerwie. Lataliśmy chociażby były wykorzystywane ospreje do, 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 do działania, żeby przemieszczania gdzieś w obszarze, Obszarze e, śródlądowym, lądowym i morskim e, były też wykorzystywane e, śmigłowce, więc cały czas praca, współpraca, praca. Przyjeżdżali, e, przyjeżdżali do nas e, ludzie też z zewnątrz. E, bardzo dużo e, doświadczenia i pracy, o której właśnie chciałem e, wspomnieć, to jest e, współpraca z jednostkami TOP, to, bo e, Sile i Delta, e, e, jeśli chodzi o Sili, to, to jest wymiar e, misji. Jeśli chodzi o Deltę, to jest wymiar na miejscu, kiedy przyjechali do nas w celu tak zwanej konsultacji, konfrontacji, doświadczeń. Wtedy też pojawił się mocny akcent powstania. U nas K9, takiego typowego K9. Ja nie będę o tym się wypowiadał, bo po prostu zwyczajnie to nie moja puła, ale wiem, że to wpłynęło na mocne przyspieszenie realizacji tego projektu, bo zwyczajnie mój kolega z teamu tym projektem się zajął. A kto to, 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 to na pewno znacie. Ale co do moich doświadczeń, to, to jeśli chodzi o z mojej puły, to w tym czasie, w międzyczasie była opcja zrealizowania już kursu brydżerskiego, który pozwalał mi na to, żeby wejść mocno w tajniki realizacji zadań na ładunkach wybuchowych, dzięki czemu rozwinąłem swoją wiedzę i umiejętność. To znowu pozwoliło mi pracować mocno już w 2010-2011, jeśli chodzi o te Prace związane z obiektami. Tam też realizowałem zadania, właśnie na obiektach, poprzez wykorzystanie ładunków wybuchowych. Tam też żeśmy wykorzystywali nie tylko ładunki wybuchowe, bo gdy dochodziło do tego, że mieliśmy takie zadania, albo takie zadanie pojawiło się, albo taka akcja, że, że byli to ludzie, było uwolnienie zakładników, czy, czy, czy był potencjalnie czynnik ludzki gdzieś w, w tym elemencie. Działania, no to, to, to trzeba było przemyśleć, co użyje, bo można by było narobić więcej szkód. Jeżeli chodzi o eliminację, no to tutaj akurat założenie nie ograniczało możliwości, wykorzystywało się wszystko. Kwestia była po prostu efektu finalnego. E, 2010 rok, wyjazd na misję. Mocna praca, e, nowy, nowy, nowe doświadczenia. Tutaj wiąże się z tym wyjazdem to, że. W tym czasie miałem szansę planować i realizować zadania jako jednym z elementów ludzi, którzy odpowiadali za wejścia, stworzenie możliwości wejścia na obiekt. Zaplanowanie tego i przedstawienie koncepcji dowódcy, ale fakt jest taki, to on miał decydujące zdanie i on decydował, czy dana opcja, czy dana wersja, dana, dana koncepcja była brana pod uwagę i została zrealizowana. Była też mocna praca, jeśli chodzi o uwolnienie zakładników. Tu nie chodzi o to, że tylko ja, nie chodzi o to. Ja, jest, ja byłem jednostką, całą ekipę tworzył team. Kwestia jest tylko tego, że bardzo mocno żeśmy wtedy pracowali, bo, bo, bo pracowaliśmy na, można powiedzieć, dwa teamy. Jeden team działał, drugi wspierał, albo odwrotnie, jeden wspierał, drugi działał, mając na myśli, że my pracowaliśmy, to koledzy nas wspierali, albo koledzy pracowali, to my żeśmy ich wspierali, zabezpieczali. W tym czasie też poszła mocna współpraca z Task Forcem 50, my byliśmy 4.9, Task Force 50, czyli Lubliniec, który stworzył wtedy miał szansę, dostał szansę stworzenia swojego taskforce'u, dzięki czemu też mogliśmy z nimi mocno zapracować, mogliśmy liczyć na nich i na ich pomoc na tak zwane QRF, kiedy coś się po prostu działo nie tak w tym czasie bardzo mocno żeśmy działali też w różnych strefach Afganistanu ze względu na to, że po prostu dochodziło do różnych incydentów porwania na przykład żołnierzy sił koalicji, za którymi żeśmy zostali przeszucani lataliśmy w celu sprawdzenia Sprawdzenia stref, po prostu czy się tam znajdują, czy są, czy tam, czy tam, czy tam zostali, powiedzmy, przetrzymywani, czy, czy też nie. Uwalnialiśmy zakładników, i tutaj byłem na jednej z akcji bezpośrednio, kiedy wchodziliśmy do obiektu i zostali uwolnieni zakładnicy. Była to szybka akcja, ze względu na to, że taka akcja zazwyczaj. Pojawiała się po prostu w jakimś tam momencie dnia. Dostawaliśmy bardzo szybką informację o tym, że ci ludzie są przemieszczani z punktu A do punktu B. Mieliśmy bardzo szybko zmobilizować się do zebrania, podjęcia naszych e, środków i zna, o, o, zna, przetransportowania, przemieszczenia się na lotnisko, na śmigłowiec, dzięki czemu po prostu w, wylądować w danej strefie, w danym punkcie i uwolnić potencjalnie tych zakładników. Wiele takich akcji, po prostu zwyczajnie kończyło się fiaskiem dlatego że to nie jest tak że my bając tyle środków i tyle, tyle możliwości byliśmy po prostu mega e, mieliśmy mega przewagę i mega skuteczność oni mimo swojej czasami prymitywności i poruszania się na tak zwanych motorkach lub tylko pojazdach i posługiwania się tylko łokitoki e, czy też aikomami e, e, wyprzedzali nasze działanie, bo zwyczajnie słyszeli czy Obserwowali, że siły i środki zaczynają się do nich zbliżać i ewakuowali, powiedzmy, zakładników. Zakładnicy to byli często lokalni dygnitarze, lokalni lokalne osoby z rodziny tych dygnitarzy, polityków, osób wpływowych, które po prostu zostały porwane w celu przejęcia albo otrzymania. E, tak zwanego kupu, ale byli to też e, żołnierze czy też policjanci, którzy ściśle współpracowali z siłami koalicji i za swoją współpracę, za to, że by, byli, byli, byli po prostu e, byli lojalni, e, zwyczajnie mieli, e, mieli mieć karę, czyli po prostu mieli być ścięci. Tak, dosłownie mieli być ścięci. Udawało nam się takich ludzi uratować. Była taka sytuacja, pamiętam jak dziś, jak żeśmy weszli w strefę tego obiektu, wylądowali, weszli, po prostu ludzie, którzy ich przetransportowywali w jakiejś tam formule, umknęli, uciekli z tego obiektu, pozostawiając e, po prostu siły środki, które, którymi przewozili tych ludzi. E, ci ludzie byli skuci, byli zakuci w łańcuchy, e, byli przetrzymywani w jakimś tam e, pomieszczeniach zamkniętych głęboko, e, bezradni i bez możliwości oswobodzenia się. E, gdy weszliśmy do tego obiektu, gdy weszliśmy e, ich uratować, e, no tutaj jest to mega uczucie w sensie takim, że e, przede wszystkim w, widać było w ich oczach tą ulgę. Widać było w tych oczach, że, że ktoś przyszedł ich uratować, że to już nie jest ich koniec, tylko to jest to tak dosłownie to wybawienie, ta, ten ratunek, to ta szansa na dalsze życie. E, potem dosłownie osłabadzaliśmy ich, e, przetransportowywaliśmy w strefę naszej bazy. I tak to się odbywało. Wielokroć, jak powiedziałem, były to trafienia w ślepo, bo, bo, bo po prostu ci bandyci te, ci talibowie odchodzili z tymi zakładnikami, ale, ale zdarzało nam się bardzo wiele, nie mnie moim kolegom również uratować chociażby synów, kuzynów lokalnych władz z Gazni, czy też ze, z okolicznych miast, którzy po prostu zostali porwani w celu pozyskania okupu. No bo tak oni funkcjonowali. Te, w momencie, kiedy ten okup nie byłby zapłacony, w momencie, kiedy zwyczajnie ktoś nie zrealizowałby, ich oczekiwanie, ci ludzie ginęli, ta młodzież by zginęła. I pamiętam, jak dzisiaj koledzy również uratowali właśnie tych młodych ludzi. Następowało to kilka razy, ale też były takie sytuacje, że chcieliśmy, lataliśmy za potencjalnie żołnierzami koalicji, którzy podobno byli w pasach Szachida, i to była też jakby pewnego rodzaju zagrożenie pułapka dla nas. Bo w momencie, kiedy byśmy ich podejmowali, mogłyby, mogłoby dojść do wysadzenia właśnie tych pasów i mogłoby dojść do eliminacji nie tylko tych zakładników, ale i nas. Była też sytuacja, która no, tutaj wywiąże się z tym, że wiadomo, ta praca, te, 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 te zadania nie byłyby możliwe bez uzyskania odpowiednich informacji, bo my byliśmy tylko i jesteśmy tylko elementem skalpela, który wykonuje konkretną, precyzyjne zadanie, cięcie, więc e, uzyskując informację e, mając jakby potwierdzoną ją lub nie, ale raczej potwierdzoną, bo jeżeli nie jest to 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 jest kwestia analizy czy podejmujemy e, wykonujemy, przystępujemy do zaplanowania wykonania i doszło do takiej sytuacji doszło do ciągu takich sytuacji które były bardzo owocne, można tak to nazwać, czy efektywne pod względem tego, że jak nie, były to, jak nie były to składy amunicji, sił, środków, to byli to ludzie. Jak nie byli to ludzie, to były to składy amunicji, w które trafialiśmy i zatrzymywaliśmy, przejmowaliśmy. Zatrzymywaliśmy ludzi, ludzi, którzy byli na wysokim szczeblu, pojawili się z Pakistanu, a my w danym momencie przejmowaliśmy ich, bo, bo się udało. Bo dostaliśmy odpowiednią informację. No i doszło do incydentu, kiedy weszliśmy na. Dostaliśmy informację, poleciliśmy na, na dany obiekt. Druga ekipa w gotowości przygotowywała się, to było tak na zakładkę, my weszliśmy na obiekt i uzyskaliśmy, tak po sprawdzeniu tego obiektu, po prostu stwierdziliśmy, że tam nic nie ma, dostaliśmy przekierowanie na kolejny obiekt. Przemieściliśmy się na kolejny obiekt, zaczęliśmy wchodzić na kolejny obiekt, w tym momencie za chwilę miała lądować kolejna ekipa i doszło do pewnego incydentu, gdzie w tym obiekcie zobaczyliśmy nietypowe, nietypowy obiekt, był to namiot, ale na elemencie, na gruncie przeoranym i przy pewnej części tego namiotu pojawił się czerwony, dziwny przewód. Wcześniej żeśmy go jakby sprawdzili w jakiejś tam strefie z, z przodu Nic nie zauważyliśmy nie, nie, niepokojącego No i w momencie kiedy, pamiętam jak dziś, zobaczyliśmy ten przewód Ja tam pojawiłem się gdzieś też, bo, bo po prostu zwyczajnie przemieszczaliśmy się w obrębie Koledzy tam sprawdzali w głębie i ja gdzieś tutaj w tym, padło hasło Bagno, bagno, bagno. Pamiętam jak dziś też to hasło zwyczajnie wypierdalać. Jest to okrutne, mocne słowo, ale słowo, które po prostu dało je, znak, sygnał całej ekipie, do tego, że to bagno i mamy zwijać się z tego obiektu. Po czym, kiedy e, wyszliśmy z tego obiektu, opuściliśmy dosłownie drzwi, e, ten obiekt e, po części, ładunki na tym obiekcie wyleciały w powietrze. Były tam jakieś kontuzje, były tam jakieś urazy. Urazy bardziej od siły, podmuchu niż oddziaływania bezpośredniego, ale po prostu to był jeden z elementów, to był jeden z przykładów albo sytuacji, gdzie mieliśmy mega szczęście, gdzie po prostu uniknęliśmy no, bardzo, bardzo, bardzo niebezpiecznej sytuacji i straty wielu ludzi, bo. Bo nam się udało. Był to odpowiednia reakcja, wytrenowanie mechaniczna e, mechaniczny odruch e, i to jest właśnie to, o czym mówimy w naszej pracy, że my cały czas działamy, pracujemy, realizujemy, e, wyrabiamy u siebie te nawyki, które powodują, że jeżeli dochodzi do sytuacji skrajnych, do, do sytuacji, kiedy pojawia się Taki, taki, taka, taki, taki moment, my mamy zadziałać odruchowo. My mamy zadziałać, nie zastanawiać się, nie skupiać, nie myśleć, nie rozkminiać, tylko po prostu zareagować. Tak też nastąpiło. Dzięki temu, że zadziałaliśmy odruchowo, nikt tam nie zginął. Później tylko z informacji, które do nas dobiegły, do nas dotarły, pojawiła się informacja, że źródło, które nam tą, tą wiedzę, tą, 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 tą info przekazało, zostało niestety e, zlikwidowane, ścięte przez talibów, bo e, tak jak mówiłem, oni też myśleli, oni też wyciągali wnioski i, i zwyczajnie po prostu stwierdzili, że za dużo nam się udaje w tym całym naszym działaniu i coś nie gra. No i zobaczyli, że ktoś ich po prostu sprzedaje, współpracuje z nimi, z nami, Informacja była na tyle, jak to się mówi, pozytywna i właściwa, że, że wielokroć żeśmy zrealizowali właściwie nasze zadania i nie trafili tak zwane, w tak zwane puste. Także mówię, no tutaj, tutaj zadziałaliśmy i tutaj te, te, te incydenty, były też incydenty na miejscu, bo, bo 2010-2011 obfitowało bardzo wiele, Ostrzałów, ogrom ostrzałów, ogrom ładunków granatów, które spadły na bazę. Były, były incydenty, były też osoby, ofiary. Była akcja, kiedy ginęli ludzie na miejscu, w bazie, nie tylko na wyjeździe. Więc tutaj, tak jak powiedziałem, to szczęście, ten fart po części, bo można się śmiać, ale ostrzelano tuż obok e, o, kościół do, na, do nas, bo naszej bazy, wpadł granat, roz, e, rozwaliło go zupełnie. E, tak też e, tuż obok e, naszej bazy do chłopaków z Lublinca, do Zasforcu 50, wpadła rakieta i też tam e, zrobiła zniszczenia. Z tym, że tam nikogo nie było, mieli chłopaki szczęście, wyjechali w tym czasie na na jakieś zadanie i okazało się że, że w momencie kiedy tam doszło do ostrzału po prostu ta baza była tylko po części zabezpieczona przez służbę dyżurną ludzi którzy byli na, na bramie a nie a nie w strefie budynku kompondu czy, przepraszam budynku baraku który został uszkodzony także mówię no, bardzo dużo różnych rzeczy Wpadł, wpadł, wpadła rakieta do, do baraku medyków, też tutaj mega, mega fardy bo zwyczajnie e, ludzie, którzy znajdowali się w środku, e, dostali tylko porażeni po, siłą podmuchu jakimiś tam drobnymi elementami, a, a cały ładunek eksplodował między poszyciem stropu a dachem, i, i się znowu udało, i znowu po prostu nikt nie, 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 nie zginął. Z tym, że bardzo jednak dużo ludzi w, tam, w tamtym momencie ulegało różnym kontuzjom. Mimo, że nam się udawało wielokroć, to jednak bardzo dużo ludzi ginęło w tym czasie w różnych sytuacjach, tak na patrolach, jak też w bazie. No i e, była ta ceremonia pożegnania ich e, każdego ranka, kiedy, kiedy wstawaliśmy na helipadzie, po prostu kiedy transport e, z ciałami, z ciałem e, udawał się do bagram, żeby to ciało później przetransportować do kraju. Więc e, tu staraliśmy się brać udział w, tym, w tej ceremonii ze względu na to, że, że po prostu żeby oddać ostatni hołd e, tym ludziom. Także Misja z jednej strony mega ciekawa w doświadczenia i różnego rodzaju nowe, nowy światopogląd, nową wiedzę, a z drugiej strony dużo, dużo rzeczy, które po prostu też odciskają piętno chociażby właśnie śmierci bliskich, znajomych lub też współtowarzyszy, też wojska koalicji. No, incydenty zdarzały się bardzo często. I e, tak jak powiedziałem, e, miało to dosyć, e, dosyć mocny rozdźwięk w tym czasie. E, końcówka misji. Powrót do kraju, powrót do, 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 do ojczyzny. E, przy, chwila dla siebie, dla rodziny. E, oczywiście za każdym razem, kiedy wracałem z misji, starałem się później tego czasu jak najwięcej spędzać z rodziną, bo, bo po prostu zwyczajnie człowiek musiał wy, 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 tą głowę oczyścić. Bo by żyć wiecznie na takim mocnym, Tempie to, to jest fajne przez jakiś czas, ale, ale to też zostawia, jak to się mówi, swoje piętno. Fakt jest taki, że po powrocie albo po wykonaniu takiego zadania, kiedy nam się udaje, kiedy, kiedy my jedziemy środkiem miasta albo działamy albo jedziemy gdzieś jakimś tam, powiedzmy, highwayem w konwoju, kiedy wracamy z tak zwanym sukcesem, czyli z, z tą tarczą. Na tarcz z tym elementem e, zwycięstwa to jest mega. Kiedy lecimy śmigłowcem po udanej akcji, po powrocie i, i, i jest wszystko super, to człowiek czuje się naprawdę taki, no wow. Jest to nawet ciężkie myślę do przekazania, żebym tutaj oddał tą, 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 tą euforię, która w, w, w środku w człowieku drzemie. Ale fakt jest taki, że się dzieje takim, czy odczucie jest takie. Takiego, no, takiego boga, że się leci na robotę, robi robotę, zwycięża wraca i niczego się człowiek nie boi, nie, nic ma po prostu wszystko z tyłu, i tak dalej. A fakt jest taki, że mówię no, trzeba było mimo wszystko tą głowę oczyścić, a powrót do kraju. Ten czas z bliskimi, e, przewietrzenie głowy z tego wszystkiego powodowało, że rzeczykładował ładował baterię i po jakimś czasie był gotowy do dalszej roboty. W międzyczasie znowu działania na nurkowe, rozwijałem swoje specjalizacje, bo, bo robiłem bardzo mocne specjalizacje głębokowodne, realizowałem też e, stricte specjalistyczne szkolenia, jeśli chodzi o. Nurka bojowego i działanie w tym wymiarze z chłopakami z wody. Byłem na wielu obozach, zaliczaliśmy różnego rodzaju specjalistyczne nurkowania na aparatach o, o właśnie obiegu otwartym trymiksy nie trymiksy nitroksy gaz blenderów nie gaz blenderów kierowników nie kierowników zaliczaliśmy głębokości 80 nie 80 także cały czas w jakimś tam tak zwanej formule działania mocnego realizowaliśmy też wymiar i szkoleń w górach i powiedzmy i lawinówki i tury i i spinaczka wiązało się z tym że człowiek po prostu Zostawiał pewien przekrój pracy, tak jak właśnie Afganistan, i realizował pewien przekrój zadań, które zostały Yy, powiedzmy, albo zaniechane, ani, albo powiedzmy na chwilę odstawione, także yy, na torboczny, i musiał się wdrożyć i, i powtórzyć to, so, to sobie wszystko. Też yy, kolejny etap języka angielskiego, także też tutaj trochę tak zwanego murzenia i, i zupełnie innej specyfiki pracy. No i kolejna misja, wydawało mi się, że będzie to taka, już mówię, sielankowa, fajna, bo się okazało, że będę chciał jechać tam, będę miał szansę. Wyjechać na trzy miesiące, finalnie były cztery. Niestety, niestety, była to misja, która przyniosła nie tylko nową świadomość i, i nowe, nowe do, doświadczenia, ale przyniosła też przede wszystkim stratę naszego kolegi Krzycha Wóźniaka w czasie wykonywania zadania. Czyli tutaj mamy obraz tego, tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy wracaliśmy. Na sukcesie, na, na, na zwycięskim takim levelu, że, że się udało, że, że po prostu nikt nie zginął, mając to na myśli, bo ranni byli, jakieś tam urazy były, ale nikt nie zginął, to tu się okazało, że jednak nie jesteśmy nieśmiertelni, i Krzychu wtedy zginął. Sam pamiętam ten moment. Ja akurat byłem odpowiedzialny za tak zwane security, bo tak jak mówiłem, działaliśmy w dwóch równoległych teamach, tylko że Działaliśmy naprzemiennie, więc chłopaki wchodzili, realizowali. I jak się zaczęła, bo wszystko było słychać w radiu, walka na, na obiekcie i relacje szły, komendy, e, informowanie o sytuacji, no to fakt, to mając ten karabin, mając te siły i środki, które KM, a wtedy miałem e, Mini 2-2-3 e, do ubezpieczenia, bo miałem za zadanie pilnować pewnej, pewnego skrzyżowania dróg tam było to na krótkim odcinku, więc ten KM z zupełnością wystarczył, bo wcześniej jeszcze w niektórych operacjach używałem 7,62 siły środków było na tyle, żeby po prostu mieć dużą jednostkę ognia, nie tyle kaliber więc po prostu zwyczajnie bym wziął tego KM i poszedł tam walczyć, ale tak jak powiedziałem w radiu też poszły inne informacje, że w pobliżu są prawdopodobnie jakieś, jacyś jeszcze talibowie, którzy mogą prawdopodobnie podjąć działanie. Doszło do tego, że kiedy chłopacy, koledzy doszli już do mnie, kiedy wyszliśmy za tak zwany element winkla i uzyskali ochronę, zasłonę, ja jeszcze posłałem dosyć mocną serię w tą strefę, gdzie była walka i gdzie, gdzie doszło do, do incydentu. No i później już było transport krzycha z ubezpieczeniem do, do środka podjęcia do Medawaku i zresztą innych chłopaków, bo tam troszeczkę osób było e, rannych, więc e, po prostu ten incydent, ta, ta, ta akcja, ten, te, to doświadczenie właśnie uświadomiło, ile jeszcze. E, I tak szczerze mówiąc, to była jedna z kluczowych takich akcji, kiedy bardzo mocno człowiek wciągnięty, bo to, to szczerze mówiąc uzależnia. Uzależnia adrenalina, jak narkotyk. Ona dalej jest jakby obecna wśród, w moim wnętrzu i w mojej głowie. E, to wszystko. E, jednak staram się też na zimno myśleć i analizować pewne rzeczy. Nie o to chodzi, że się zupełnie wycofuje, bo za chwilę powiem o paru incydentach i akcjach, które jeszcze podejmowałem, już będąc i w firmie, i poza firmą. Ta adrenalina powoduje, że człowiek cały czas chce coraz więcej i coraz więcej nowego i coraz więcej ciekawego doznawać i przeżywać. Ale wszystko jest to związane z tym, że kiedyś się kończy. I tak samo jak w 2010-2011 roku kiedy procedury ratowały nam tyłki w sensie e, kiedy oddziaływaliśmy, działaliśmy mechanicznie e, z elementem wypracowania treningu, czy to będzie przy wycofaniu, tak jak był ten incydent z tym obiektem, kiedy musieliśmy odejść od niego, bo może nastąpić za chwilę kontakt? Tak samo, kiedy są kontuzje, urazy, kiedy są akcje poszkodowanych w akcji i element medawaków działania w takim elemencie, że wzywamy, realizujemy procedurę, tak samo tutaj zadziałaliśmy, wszystko było super. E, e, największa, e, największa strata, jaka może być, to, to, to strata kolegi, z tym, że zastanawiasz się, ile razy jeszcze ci się uda, tak? ile razy jeszcze ta procedura zadziała, jeśli chodzi o ciebie, e, i czy e, przypadkiem nie będzie to już ostatni raz. Więc po powrocie, po czterech miesiącach, jak się okazało, z tej misji. E, przyszło lekko zweryfikować swoje tak zwane, zapędy, ochłonąć, poświęcić się <laughs> zwyczajnie trochę innym e, zadaniom. Nie ma co też oszukiwać. Misja w Afganistanie powolutku. Jeśli chodzi o gromę, zaczynała być wyciszana, więc już nie było tej presji, tego, że po prostu zwyczajnie trzeba będzie za jakiś czas jechać. No i tak realizowałem, jak mówię, inne szkolenia, inne formuły, inne zagadnienia związane z realizacją zadań, ale to też nie jest wcale powiedziane, że to jest bezpieczne bo w czasie, tak szczerze mówiąc, treningów i całej procedury pracy poza misjami okazało się, że dużo więcej ludzi ginie. Niż na samej misji, bo tak jak mówię, byli ludzie poszkodowani, byli ludzie, którzy byli ranni. Tutaj prosty przykład mojego kolegi Motyla e, i, i marynarza i wielu innych Jacka. E, tak w elemencie, w przykładzie śmierci był to Krzysztof. W Lublińcu był to Miras, a, a tutaj, jeżeli przychodzi o kraj, to się okazuje, że, że diabeł zginął pod wodą na treningu. Na Koperniku przygnieciony został Kumpel w czasie, w czasie pracy na śmigłowcu. Ołsy ginie w, w, w górach. I dochodzi do incydentów czy śmierci w sposób naturalny. Chociażby Ewa po powrocie z misji e, nie wyleczyła się z pewnej choroby, i ludzie giną, więc też nie ma co dramatyzować. Po prostu przystępujemy do realizacji innych zadań, przystępujemy do realizacji e, tego, co jest na miejscu. No i, i, i tak też się stało. E, przychodzi 2015 rok, e, też mam za zadanie zrealizować za, e, jakieś tam szkolenie na pojazdach e, w czasie. Kiedy po prostu służyłem moją kolejną pasją, to są motocykle. Więc w firmie jeździłem tylko, że na krosie. Kros ciężki, bo to motocykl wyprawowy służący do tego, żeby przemieszczać się na dłuższe dystanse, ale trening jest treningiem, trzeba jeździć. Więc zabieram ludzi nakłady, samochody i teren, i teren na krosie, jazdy na krosie. No i co, i dochodzi do incydentu wypadku, to jest można powiedzieć. Teoretycznie niepozorny wypadek, praktycznie wypadek, który eliminuje mnie z działania na najbliższy rok, bo e, zwyczajnie zawadzam, zahaczam stopką, nogą, stopą o wystający korzeń w czasie jazdy po poligonie. E, Motocyk dostaje jakby z, z, z wybity z rytmu storu jazdy. Ja e, zostaję powiedzmy. Zostaje u mnie uszkodzona noga poprzez e, zwyczajnie zerwanie wiązadeł w kolanie, prawa noga. Motocykl e, robi fiflaka, lądujemy w błocie w, w, w kałuży. E, fakt jest tylko taki, że po tym lądowaniu oczywiście mam jakieś tam zabezpieczenia, mam jakieś tam buzery, ka, he, kaski i tak dalej, ochraniacze, ale niestety kolano jest uszkodzone. Nie miałem mortezy w tym czasie w czasie jazdy, bo po prostu zwyczajnie ich nie mieliśmy e, zerwane zostają wiązadła z tego co później się dowiaduje. no i fakt jest taki, że moja przygoda w szturmie jest tak, pod tak zwanym znakiem zapytania e, badania Diagnoza, zerwanie wiązadeł krzyżowych, tylnych, bocznych, łękotka, tak dalej, cała noga, całe kolano do rekonstrukcji. Super, nie, nie umarłem, to jest najważniejsze, to nie jest dla, w tym przypadku nie robimy z tego afery. Fakt jest tylko taki, przychodzi taka świadomość, dobra, była to ostatnia misja, był to incydent, wypadek, Trzeba też coś w swoim życiu dalej robić. Nie tylko fisowanie i granie twardziela, czy odgrywanie roli twardziela, superkomandosa, bo ta przygoda właśnie może się skończyć, jeżeli nie zrekonstruują mi tego kolana jak się należy. Fakt jest taki, że pierwsza operacja nie przynosi wymiernego skutku. Bardzo długo chodzę z tą nogą uszkodzoną. To powoduje, że ta kontuzja się nawarstwia. Przychodzi taki moment, że po operacji mam długi czas przerwy, rekonwalescencji, nie wracam do formy, nie wracam do, do pełnej sprawności, e, więc przychodzi decyzja, co dalej. E, decyzja taka jest, że e, mógłbym teoretycznie po tylu latach na stanowisku zastępcy, dowódcy sekcji wozić się i e, powiedzmy. Pozorować dalej pełną jakąś tam formę działania, lub tak zwane działać już w innej formule, troszeczkę na wsparciu i być dalej na oddziale, ale rzeczywistość jest taka, że nie mam takiego podejścia do tego, wiedząc, jak to wszystko odbywa się na oddziale, żeby wozić się na plecach kolegów. Decyzja jest prosta. Z sekcji przechodzę do komórki wsparcia, gdzie jestem głównym bryżerem po koledze, który odszedł na emeryturę. Przejmuję stanowisko, tam działam też we współpracy z naszymi medykami, którzy zabezpieczają nas, nas medycznie na oddziale, a ja zajmuję się takimi grubszymi robotami, jeśli chodzi o tę brydżerkę, o tę formułę działania na materiałach wybuchowych. Później przychodzi taki moment, że zaczynam powoli swoje kroki, niezależnie już na zewnątrz, jeśli chodzi o szkoleniówkę, wspierając fundację, na razie były Żołnierzy GROM, a potem, potem już działając troszeczkę w innym, w innym charakterze. No i przychodzi taka decyzja, że e, trzeba, zmi trzeba zmienić powiedzmy e, charakter swojego działania, pracy, myślenia itd. Bo po drugiej rekonstrukcji kolana, to kolano nie wraca do formy. Jestem na oddziale wsparcia, finalnie parę miesięcy, tam już została końcówka. Pomagałem chłopakom przy realizacji szkoleń, jeśli chodzi o brydżerów, o szkolenie młodej, młodego na rybku na kursach brydżerskich, to co ja robiłem dużo wcześniej. Przychodzi decyzja na, na to, aby odejść z firmy i 2018 po prostu zwyczajnie odchodzę z firmy. Decyzja podyktowana tym, że powoli zacząłem stawiać kroki w nowym wymiarze, odnalazłem się w formule szkolenia, szkolenia cywili, szkolenia nie tylko cywili, też i ludzi z wojska, służby, służby więziennej, incydenty z akcje szkole albo tak powiedzmy bloki szkoleniowe z policją ale przede wszystkim cywil realizacja szkolenia różnej, różnej formule w cywilu tak strzeleckiego jak, nie, jak i survivalowego, taktycznego na dzień dzisiejszy Grom akademii jest to firmą, która jest rozpoznawalna już w Polsce ma za, za w swoim jakby tym elemencie doświadczeń funkcjonowania też taki incydent z z zabezpieczeniem i z jakby konsultacjami w zakresie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo takiego naszego można powiedzieć bardzo nietypowego instrumentu, jakim jest, Jakie są skrzypce Stradivariusa, gdzie przez jakiś czas konsultowałem tą formułę z właścicielem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, i zabezpieczałem właśnie tą, to, 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 ten, to, tą rzecz, ten instrument, gdy się przemieszczał po świecie, bo byłem też i w Kanadzie i jeździłem tutaj, jeśli chodzi o Europę, co do jakby przemieszczania i, i powiedzmy prezentowania możliwości tego. Tych skrzypiec. To są takie, takie incydenty, doświadczenie, nowe doświadczenie i przede wszystkim budowanie relacji z ludźmi, odnalezienie się nie tylko w elemencie realizacji zadań szturmana, żołnierza, człowieka z gromu, ale też organizatora, też człowieka odpowiedzialnego za to, żeby powiedzmy, stworzyć ekipę, która będzie się rozumiała, będzie realizowała zamiar na czy zadania, czy projekty na zewnątrz w cywilu, e, odnalezienia się w tym środowisku cywilnym. Także cały przekrój e, pracy, doświadczeń e, mojego życia wiąże się z tym, żeby poznawać, żeby e, kształcić się, żeby uczyć. Tak samo e, rozwijanie się pod względem e, kształcenia, nigdy nie mówiłem o tym, ale też realizacja studiów na wymiarze e, transportu, logistyki, e, miało to za zadanie po prostu y, zrealizowanie czegoś dla siebie, a nie dla, tak zwanego populistycznego wymiaru i rozgłosu. E, związało się to z tym, że jak wcześniej e, gdzieś tam człowiek unikał tej nauki, bo interesowały mnie bardziej e, rzeczy związane z, z robieniem czegokolwiek, działaniem w czymś, w jakiejś wymiarze. Tak potem ta nauka weszła normalnie w krew, były etapy, kiedy oczywiście się realizowało coś w takim wymiarze jak misja, wyjazd, jakieś zadania, jakiś blok szkoleniowy, wszystko manualnie, ale były też bloki szkoleniowe, gdzie trzeba było po prostu aktywować, jak to się mówi, dwie komórki. I e, uczyć się, pracować mocno myślowo, intelektualnie, by po, po nauczyć się czy też e, języka, czy jednego, bo i francuski, i angielski, czy też ukształcić e, się w jakimś tam wymiarze e, innym, związanym z e, tym, żeby rozszerzyć swoją wiedzę na temat materiałów wybuchowych, budowy, w ogóle całego składu i tak dalej, chemicznego, gdzie wcześniej nawet nie do pomyślenia było, żebym o tym e, do tego podszedł. Tak? Matematycznie Mniej oczywiście, ale też, bo nagle okazało się, że trzeba było wyliczać ładunki, gramaturę, tak dalej. Organizacyjnie też, bo nagle trzeba było po prostu zorganizować życie i szkolenie jakiejś ekipie ludzi. Także, także tutaj cały czas, instruktorsko, pod względem nurkowym rozwinąłem się bardzo mocno. Oczywiście na dzień dzisiejszy jest to jakiś etap, który jest zawieszony ze względu na specyfikę firmy i troszeczkę innego charakteru, ale nawet ostatnio. Tutaj dostałem impuls od kolegi, że żeby mnie, chce mnie wyciągnąć na jakieś nurkowanie, więc nie wiem, czy nie aktywuję ponownie tematu nurkowego. Góry zawsze bardzo mocno wspinaczka, narty realizuję każdego roku, jeżeli tylko mogę, jakieś tam powiedzmy kilka dni w górach. Więc mówiąc tak przekrojowo, dzięki temu, że zrealizowałem siebie w pełni pod względem zawodowym. Ale to była też realizacja pod względem pasji, bo dla mnie praca to jest przygoda. Praca była przygodą, jest przygodą. Na przestrzeni e, mojej służby, e, miałem możliwość e, korzystania z różnego rodzaju e, broni. Strzelałem z wielu modeli była to broń polska, polskiej konstrukcji, ale przede wszystkim w tej pierwszym etapie 56 to jest platforma KBKK MS, KBKK GN, KBKK RPKS PK. Był PM63 jak też P64 broń osobista. Była to broń. Wiadomo, na tamten czas e, taka jaka była, bo po prostu zwyczajnie była na wyposażeniu wojskie, polskiego wojska. E, w 1956 to był, tak jak powiedziałem, e, platforma KBKK. E, bardzo dobrze mi się strzelało z broni typu e, KBKKRPKS, rpks ale e, nie ukrywam, że e, tutaj idąc jakby dalej, rozwijając swoją karierę. I, i e, im głębiej w las, tym ta, e, ten dostęp, ten, ta możliwość e, korzystania i pracy na e, broni e, zachodnich konstrukcji e, pojawiała się coraz częściej. Jeśli chodzi znowu o bronie e, wsparcia, to też posiadałem jeszcze na swoim wyposażeniu e, mini 223 556 w systemie NATO które pozwalało zabrać z sobą większą ilość amunicji, jednostki ognia. Takim jeszcze wyjątkowym albo, albo powiedzmy karabinem, który powiedzmy towarzyszył mi przez jakiś czas, to wspomniałem był SAKO TRG-42, karabin, który pojawił się na przestrzeni służby w Iraku w czasie misji. System broni snajperskiej precyzyjnej do wsparcia ludzi na powiedzmy, podczas wykonywania zadań lub też przy realizacji konkretnych zadań wyznaczonych przez dowództwo. Oczywiście, karabin ten w krótkiej mierze po powrocie z misji. E, opuścił, opuści, opuściłem, e, zaniechałem, ze względu na to, że skupiłem się na przeniesieniu do gromu i e, działaniu i pracy na systemach już i platformach Aera, e, Aera e, c, lub M4 e, w nomenklaturze wojskowej. Także tak to, e, tak to wyglądało. Jeśli chodzi o u nas, też ludzie zaczęli to. Podpatrywać i zaczęli modyfikować karabiny. Tutaj mam przykłady karabinów na bazie platformy AR-15M4. Jeden z tych karabinów, tutaj mamy system POFA 415, który jest systemem tłokowym. Drugi HNL CR-223, który również jest systemem tłokowym, opartym na bardzo podobnej konstrukcji jak HK-416, ale powiem może o POF-ie. POF pojawił się w pierwszym rzucie, jest to moja broń prywatna ze względu na to, że był to system tłokowy z gazblokiem, z powiedzmy elementem już komory, wszystkiego całego systemu podobnym, podobnym, zbliżonym do 416, ale karabin inny więc z ciekawości chciałem posiadać ten karabin nie 416, bo karabin 416 znałem skonfigurowałem go w bardzo podobnym układzie jak swojego, swoją broń w Systemie, jeśli chodzi o służbę w firmie. Z tym, że tak jak powiedziałem, on ulegał czasami modyfikacjom, ulega ze względu na charakter, który obecnie, w charakterze, w którym obecnie jest używany. Czasami pojawia się na nim luneta biegowa, czasami pojawia się na, tym, na nim przybliżalnik, czasami po prostu zdejmuje cały system optoelektroniki posiada latarkę, posiada celownik laserowy, posiada e, przyrządy optoelektroniczne, holograf, posiada przyrządy mechaniczne, posiada system operatorów z prawej i lewej strony w celu e, tak zwanego działania na prawej silnej, słabej ręce, posiada element e, tak zwanego tak zwanego zaparcia trzymania. Jeśli chodzi o tą stopkę, jest to na tą chwilę tylko do prezentacji. Ja ją kiedyś używałem ale tak jak mówię teraz ona, to jest taki nie do końca dla mnie praktyczny system i yy, yy, od, odeszła na rzecz tego właśnie urządzenia, które jest tutaj i ono jest na co dzień używane, ono jest na co dzień przeze mnie stosowane praktycznie gdyby pracował na systemie tak zwanej serii ognia ciągłego to byłaby broń JWT taka jaką używałem na misjach i podczas realizacji zadań w armii, w firmie, w gromie także tutaj jest naprawdę mocno karabin zmodyfikowany jeśli chodzi o pierwsze, ten pierwszy etap to mówimy chociażby o tym elemencie dolnego układu karabinu ja będę szybko zaprezentuję, bo, bo tak jak nie będę tutaj bardzo się rozwodził, ale chociażby w tym elemencie, kiedy tutaj mamy chwyt, chwyt wyprofilowany, służący do tego, żeby ta dłoń mocno osadziła się i wygodnie leżała, operując na manipulatorach, które są z jednej i z drugiej strony, ze względu na to, że ta część dolna bardzo mocno leżała mi na klacie, ale górna część odstawała od mojego ekwipunku i od mojej mojej. Części dołka, przez co nie do końca była stabilna. Powodowało to, że nie zawsze potrafiłem, albo, nie było, albo pojawiały się momenty, że nie zawsze dobrze trafiłem we między szpej a, a, ten doł, a w dołek strzelecki, i nie zawsze była tam przy, przy szybkiej pracy. Trzeba było później korygować bardzo mocno albo bardzo mocno dociskać ten element części dolnej kolby, żeby ta broń była bardzo stabilna. E, więc zmodyfikowałem, dokładając taką, ko takie kopyto gumowe, mocowane na bardzo prosty sposób. System trytyta. Trytyta taśma ratuje nam życie, ona zawsze nam ratowała życie też na wyjazdach, na misji, ze względu na to, że coś chcąc zmodyfikować, coś chcąc umocować, coś chcąc skorygować, poprawić w czasie jakiejś tam awarii, kontuzji e, czy czegokolwiek, taśma była nieodłączna i trytyta tak samo. Idąc dalej, zastosowałem kielich tutaj firmy. Z kolegi ze Skarżyska, który po prostu stworzył ten kielich do aerów, i on pozwala na to, żeby. To jest Mackwell. On pozwala na to, żeby po prostu zwyczajnie magazynek bardziej płynnie pracował, byśmy mogli zamocować ten magazynek, umieścić w gnieździe bardziej płynnie i zdecydowanie. Także ten, ten kielich robi robotę. Jest bardzo prosto y, mocowany i y, montowany na karabin. Co do dalszej części, to tutaj mamy już jakby fabryczne układy, ale optoelektronika i elektronika urządzenia zamontowane są. E, przeze mnie wybierany, tak jak tutaj mamy mikro jeśli chodzi o Vortexa e, przybliżalnik sześcio, e, sześciokrotny e, jeśli chodzi o celownik mam m e, podobnie jest to e, celownik e, Duty, e, bardzo mały zwinny, z, e, poręczny, wystarczający do tego, żeby pracować na tym celowniku e, w wymiarze tutaj, jeśli chodzi o strefę działania na krótki, krótszym dystansie Oczywiście po jakby chęci zmiany profilu, charakterystyki karabinu można zastosować celownik bardziej zaawansowany, który pozwoli nam na to, żeby pracować na dalszym wymiarze lub bardziej precyzyjnym wymiarze, ale ten przybliżalnik robi robotę. Jest to sześciokrotny zoom, jeżeli będziemy chcieli zajrzeć gdzieś głębiej zwyczajnie daje nam te możliwości. Pojawiają się pewnego rodzaju nowe rozwiązania, pojawia się już nowy sprzęt, ale ten nowy sprzęt, który się pojawia, jest dedykowany dla wojska i tylko dla wojska w dużej mierze, a wchodzi do użytku cywilnego za jakiś czas, więc też musimy mieć świadomość, że zanim się pojawi u nas w tych naszych prywatnych zasobach, może trochę potrwać. To, co jest dostępne dzisiaj na rynku, to, co jest dostępne i, i, i funkcjonuje, e, staram się Mieć i, i wykorzystywać w dniu codziennym w celu, tak jak powiedziałem, szkolenia ludzi, ale też posiadania i mieć tej świadomości, że gdyby przyszła ta sytuacja kryzysowa, trudny moment, to mogę spokojnie go wykorzystać w celu obrony kraju, ojczyzny, jak też swoich bliskich, przede wszystkim swoich bliskich. Nie? Dzięki pracy, dzięki temu, że w służbach spędziłem 25 lat, zrealizowałem wiele pasji, które w normalnym życiu człowieka będącego, żyjącego gdzieś tam w małym mieście, mógłbym mieć duże problemy i trudności, lub musiałbym realizować albo angażować to duże środki. A tutaj to spowodowało, że mogłem latać na spadochronie, bo mam około 100 skoków, mogłem nurkować, bo mam około. Dwóch, dwóch tyś, paru tysięcy e, godzin nurkowych mogłem jeździć na nartach, mogłem jeździć motocyklami, kładami, autami terenowymi e, i w innym wymiarze, a przede wszystkim poznać różnego rodzaju ludzi, e, być w różnych zakątkach świata i e, realizować takie zadania, jakie realizuję. A na dzień dzisiejszy realizuję się u siebie. W firmie, w GROM Akademii budujemy nowe projekty, realizujemy nowe projekty, wymyślamy nowe projekty, no i generalnie zapraszamy do, do nas na różnego rodzaju przygody i szkolenia w specyfice stricte militarnej.